Dobry wieczór wszystkim wychowawcom. U mnie na zegarze wybiła równiutko 19:30, wobec czego startujemy z live'em Jak budować markę osobistą. Ja czekam na to, aż się pojawią pierwsze osoby i dadzą znać, czy wszystko widać. Jest już pani Joanna Pisula, jak zwykle pierwsza. Bardzo mi miło. Asiu, widać, słychać wszystko? Robiliśmy dwie techniczne próby, były ok, ale tak wolę zapytać. Jeszcze, bo u mnie to, jak wiecie, jest różnie technicznie. Dajcie znać, czy wszystko super, dobrze, to fajnie, to dziękuję. Czyli możemy zaczynać, kochani. Pani Karolina Grzesiak, witam serdecznie. Zaczyna nam się grono osób tutaj powiększać. Cześć. Dziękuję. W takim razie, kochani, będziemy sobie powolutku zaczynać. Na razie, o, już mamy kolejną osobę. Łukasz Mazeren, witam serdecznie. Widzę, że na razie zostali wywalcy, co mnie bardzo cieszy. Jeszcze nie wystraszyłam. Są osoby, które były na ostatnim webinarze z Akademii Webinaru, o dziwo przeżyli, pomimo tego, że pani Iwona, witam, pomimo tego, że przedłużyłam tak długo, mam nadzieję, że dzisiaj będę się potrafiła zmieścić w czasie. Do 21:00 będę się starała wszystko powiedzieć, co mam do powiedzenia. W takim razie, kochani, witam na placu budowy. Bo dzisiaj będziemy mówić o budowaniu siebie, o budowaniu swojej marki osobistej jako wychowawcy. Zakasujemy rękawy i bierzemy się do pracy, wobec czego proponuję sobie przygotować kartki, coś do notowania, bo myślę, że to się przyda. Nie będę wysyłała żadnych materiałów, ponieważ to nie jest taki webinar, tylko live tutaj na fanpage'u, więc tutaj są też troszeczkę inne możliwości techniczne. Oczywiście będzie opis tutaj do tego live'a, w którym będę załączać różne linki o materiałach, o których będę wspominać, ale tak czy siak myślę, że warto sobie niektóre rzeczy zanotować. Dlaczego w tytule jest słowo budować, a nie zbudować? Ponieważ w tej pracy naszej nauczycielskiej, wychowawczej nie ma aspektu dokonanego. I to jest, nauczyciel to taki człowiek wiecznie w drodze, tak jak bieguni Olgi Tokarczuk, i myślę, że to wszyscy wiemy, szczególnie ci, którzy skaczą od szkolenia do szkolenia, po prostu wiedzą, jak jest. I jaki dzisiaj plan dzisiejszego wieczoru? Mianowicie, ponieważ budowanie, więc no, przydałyby się jakieś takie materiały budownicze, budowlane. Ale cegieł tutaj nie przytacham, zatem postanowiłam klocki przynieść i taki mamy plan. Tak sobie to ustawię, żeby było widać. Zaczynamy od podstaw, od fundamentu. I tutaj będzie budowanie start, czyli od czego zacząć budowanie w ogóle marki wychowawcy i swojej pracy, swojej strategii wychowawczej. Tutaj będę, myślę, że mówiła treści, które będą najbardziej wartościowe dla osób, które startują w tym zawodzie, dla studentów. Ciekawa jestem, czy są tacy, którzy są na początku swojej drogi nauczycielskiej. Zaraz sobie zerknę na komentarze. Witam panią Marylkę Dworzycką, Agnieszkę Cader, kolejną Fidwelferkę tutaj w naszym zespole, panią Justynę Wróbel. Serdecznie witam, widzę, że coraz więcej osób nas dołącza, bardzo mnie to cieszy. Wiem, że z tych osób, które były zapisane, mieli się też pojawić studenci. Zobaczymy, może do nas jeszcze dołączą, albo sobie później obejrzą tą transmisję, jak będzie nagrana. Zatem pierwszy etap to będzie właśnie takie przygotowanie do budowania, czyli w ogóle takie planowanie strategii. Kolejny punkt. Cechy przywódców działających zgodnie z zasadami. I to będzie taka jeden element, który się no, powtórzy z tym, co było na Akademii Webinaru, ale to też troszeczkę może w innym kierunku niektóre elementy poprowadzę. Kolejna rzecz, mianowicie biznes w szkole i misji. Czwarty punkt, perspektywa HR-owska w szkolnej misji.
No i ostatni, ostrzenie piły. Dodam tylko na początku, że trzeci i czwarty punkt, oczywiście ja to mówię z punktu widzenia czysto teoretycznego, absolutnie nie miałam nigdy do czynienia z ani możliwości studiowania jakiegoś tam biznesu czy HR-u i tak dalej, tylko tego, co po prostu wyczytałam, obejrzałam. I to takie rzeczy po prostu wybrane, które mi się podobają, które według mnie są do zastosowania w szkolnej rzeczywistości, bo to też się tego nie da tak przełożyć jeden do jeden. Witam panią Halinę Kras, Darię Helenę, Elę Kurkowską. Super, są mi nazwiska bliskie i znane. Bardzo się cieszę, że jesteście, kochani. W związku z tym plan już znamy. Dziękuję za tę serduszka. Plan znamy, więc lecimy. Jeżeli plan się Wam spodobał i uważacie, że zapowiada się ciekawie i macie zaufanie do mnie, że to nie będzie jakiś taki bubel i strata czasu, to proszę Was o to, żebyście udostępnili u siebie, żeby jak najwięcej osób mogło z tego skorzystać. Mam nadzieję, że to będą takie treści, które wychowawcom pomogą. I z góry za to dziękuję. Pięć punktów jest przed nami na dzisiaj. Pięć poziomów, każdy z nich jest rozbudowany. Oczywiście będę się starała mówić jak najwięcej konkretów, tak po to, żeby wyposażyć w różne takie pomysły inspirujące, narzędzia, no bo po to na takie live'y przychodzimy, ale od razu mówię, że żadnego z tych tematów nie jesteśmy w stanie tutaj wyczerpać. Zresztą sami macie z tego świadomość. Każdy może w praktyce trwać długo, to znaczy możemy bardzo długo budować swój start, swoją strategię, swoje pomysły. W zasadzie to się chyba nigdy nie kończy. Nawet jeżeli już jesteśmy długoletnimi wychowawcami, to zawsze tą strategię dopracowujemy, bo też się zmieniają pokolenia, zmienia się rzeczywistość, jakieś oczekiwania. Tak więc może to trwać długo i nie przynosi od razu pożądanych efektów. To też wiemy, prawda? I tutaj chciałabym Wam powiedzieć taką piękną metaforę, którą jakiś czas temu przeczytałam. Nie odnośnie pracy w szkole, ale myślę, że to jak najbardziej można przyłożyć. Mianowicie, pracę wychowawcy można by porównać do bambusa, do cudu chińskiego bambusa. Po posadzeniu nasiona bambusa, wyobraźcie sobie, przez 4 lata na powierzchni ziemi dosłownie nic się nie dzieje. Widzimy tylko cienki pęd. Ale pod ziemią rozbudowuje się skomplikowana struktura korzeni. I w 5 roku roślina wystrzela, uwaga, ponad 25 metrów w górę. W 5 roku, przez jeden rok, po tych 4 latach, tak jakby posuchy. I to jest niesamowita rzecz. I zauważcie, że tak się dzieje także w pracy wychowawcy. Oczywiście te 5 lat traktujemy też tak dość metaforycznie, czasami one tyle trwają, czasami nie. W zasadzie no, do tej pory nie mogły, no bo mieliśmy ten system taki 3-letni, to więc jakby po 5 latach, no to trochę słabo, bo nic by nie było widać. Ale mniej więcej tak to wygląda właśnie. Więc najważniejsze cechy wychowawcy, tak według mnie oczywiście, to cierpliwość, upór, wiara, nieustająca wiara w rzeczy, których nie widać, ale że one się dzieją i ciągła praca, ciągłe budowanie. Witam pana Marcina Hałata i Kasię Czerniejewską. Zobacz, że kolejne osoby dołączają. Mam nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej. Tak, witam nowych słuchaczy. Więc tak, podstawowy warunek, który tak myślę, że fajnie byłoby taki przyjąć na dzisiejszy wieczór, żeby ten live był skuteczny, to jest to, abyśmy przyjęli takie, założyli okulary prawdy. Ja to mówię do siebie, mówię to do Państwa, do nas wszystkich, żebyśmy zobaczyli na to, czy my tylko o tym mówimy, czy my to robimy, czy my to wiemy, czy my to robimy. I taka perspektywa jest bardzo odkrywcza, momentami bardzo taka piorunujące wrażenie po prostu robi na nas to, że my pewne rzeczy wiemy, ale ich nie robimy. I czasami nam się wydają oczywiste rzeczy, które słyszymy, i myślimy sobie, jak po prostu to jest wiadome, prawda? Ale najważniejsze jest to, czy my to tylko mówimy i wiemy, czy my to robimy. Jak budować markę wychowawcy?
Jak się domyślacie, będziemy mówili o budowaniu marki osobistej. Ja Wam też polecę pewną książkę, która mnie jakby zainspirowała w ogóle do pójścia w tym kierunku i do zbudowania takiego tematu. Fakt, że jestem nauczycielem, nie załatwia sprawy. Ważne jest to, jakim jestem człowiekiem. Ponieważ zamieniamy autorytet zbudowany na funkcji, wiemy o tym dobrze, że funkcja nauczyciela, zawód nauczyciela jako taki już nie cieszy się takim autorytetem i takim zaufaniem, jak to było kiedyś. Więc zamieniamy autorytet zbudowany na funkcji, na autorytet osobisty. I to jest perspektywa Jespera Juhla, którą przyjmuję w książce Kryzys Szkoły. O tej książce już wspominałam na poprzednim live'ie tutaj u mnie na Inspiracjach. Ja o tej książce będę mówiła też w kolejnym odcinku Czytelniczego Czwartku. Polecam ją. Fajnie opowiada o tym, jak w ogóle zmienić taką perspektywę myślenia, bo wszystko się zaczyna od myślenia. I tutaj to, że my jesteśmy nauczycielami, to, że my mamy jakiś tam warsztat, w którym jesteśmy wyposażeni na studiach, to jest po prostu prawie nic. Jest tylko bilet wejścia na tą całą imprezę. Dziękuję za te serduszka, za wszystkie miłe słowa, które tutaj piszecie. Widzę, że też się pojawiają jakieś takie buźki, po prostu zdenerwowane. Jestem ciekawa, czy ja tutaj kogoś zdenerwowałam. Można się podzielić tym. A jak ktoś się denerwuje, no to naprawdę to nie jest materiał obowiązkowy. Nie trzeba tutaj siedzieć i się denerwować, no to bez sensu, nie? Lepiej sobie spędzić ten wieczór tak, żeby się zmobilizować, zmotywować na poniedziałkowy poranek. Więc kochani, zaczynamy od naszego pierwszego klocka, czyli od czego zacząć budowanie marki wychowawcy. Zaufanie to waluta przeszłości. Bardzo mi się to podoba, mawia tak Michał Szafrański, taką też książkę napisał pod takim tytułem, w kontekście oszczędzania pieniędzy, ale dzisiaj nie o tym kontekście, o kontekście wychowawstwa, ale to w zasadzie zaufanie to się do każdej dziedziny tyczy. Zaczynamy od dotrzymywania obietnic. I to jest moim zdaniem najtrafniejsza perspektywa, od której powinniśmy zacząć, budując no, czy rodzinę, o tym właśnie wspomina Covey w swojej książce 7 zasad szczęśliwej rodziny, ale taka perspektywa też fajnie jakby przyświecała w szkole wychowawcy właśnie. Dlatego, że dotrzymujemy wszystkiego, na co się z klasą umawiamy. I fajnie jest myśleć o tym w ten sposób, ponieważ wtedy, kiedy kontraktujemy się z klasą. Dlatego, że to jest podstawowy test i filtr, przez jaki nas przepuszczają uczniowie. Czy to, o czym my mówimy, po pierwsze, czy my to robimy? Jeżeli my chcemy na przykład w naszych uczniach wyzwolić taką chęć rozwoju, to czy my się rozwijamy? Jeżeli chcemy naszych uczniów nauczyć budowania zdrowych nawyków, na przykład, nie wiem, chociażby tego odżywiania, to czy my się tego trzymamy, czy sami do tego stosujemy i tak dalej. I czy na przykład, jeżeli się umówimy na jakieś zasady w kontrakcie, które są takie bardzo no, górnolotne, oczywiście nie chodzi mi tutaj o to, żeby teraz obniżać poprzeczkę, nie, ale pomyśleć dwa razy, czy my jesteśmy w stanie tego dotrzymać i czy jesteśmy w stanie wyciągnąć konsekwencje, albo co zrobimy, jeżeli to nie będzie się sprawdzało. Czy my to po prostu zostawimy samemu sobie? Niektórzy zauważą, niektórzy nie. Czy po prostu my coś z tym zrobimy? Także warto dwa razy o tym pomyśleć. I, ponieważ to pokazuje, czy my jesteśmy solidną firmą, solidną marką i czy warto nam zaufać. I to jest podstawowa rzecz. Z czym Wam się kojarzą takie marki jak McDonald's? I teraz chciałabym, żebyście, kochani, tutaj napisali swoje myśli. Tak, witam Panią, witam Marzenę Zarek, cześć Marzenko, miło mi, że jesteś. Pani Ela Kurkowska napisała, że bycie nauczycielem nie zawsze idzie w parze z byciem wychowawcą. Zgadza się, to trudna sztuka, ale bardzo wartościowa. Tak. Zgadza się. Pani Ania Hańczyk, witam serdecznie także. Powiedzcie mi, z czym Wam się kojarzy McDonald's? Bo teraz będziemy sobie mówić o marce osobistej. Ja przez taki pryzmat będę chciała mówić o budowaniu marki wychowawcy. No bo wiadomo, tego nas studiach nie uczą. Musimy czerpać z innych dziedzin. W związku z czym no, będziemy tutaj czerpać z takiej dziedziny no, biznesowej.
O czym też mówi plan? Tak, super. Agnieszka Stępień, fast food, idealnie. Karolina Grzysiak, masówka, dokładnie. I słuchaj, zobaczcie, prawda? Pierwsze skojarzenie precyzyjne, takie bardzo laserowe, jasne. Wszyscy takie mamy skojarzenia. O, ludzie ciężko pracujący, Ipona Stachera, Agnieszka Stępień, długie kolejki, okej. Okay. Śmieciowe jedzenie, niesmaczne jedzenie, wow. Okej. Okay. Niezdrowe jedzenie, jednocześnie pyszne lody. Tak? Fajnie, że dla kogoś to jest niezdrowe jedzenie. Ja niestety nie mogę tego powiedzieć. Mi zawsze jedzenie w McDonaldzie smakowało, natomiast no, zupełnie jestem przeciwna temu. Jak zresztą wiecie, szybko niezdrowo. Tak jest, dokładnie. Ok, a teraz Google. Z czym nam się kojarzy Google? Jedno, dwa słowa, też tak szybciutko. I później telepizza. Jakie macie tutaj skojarzenia? Ejku, coraz więcej osób, bardzo się cieszę, że tak jest nas tutaj dużo. Lody rzeczywiście dobre. Tak jest. Do marki Google, ktoś ma jakieś skojarzenia? Skarbnica wiedzy. Kasia Dobrowolska, witam cię serdecznie, Kasia, że jest. Cieszę się, że jesteś. Niesprawdzona wiedza, multiwyszukiwarka. Tak jest, właśnie, wyszukiwarka, nie? Jakieś tam, powiedzmy, że informacje, czasem tak, czasem nie, czasem dezinformacje, okej. Okay. A telepizza, o, i tutaj jeszcze kolejne osoby, odnośnie Google'a, informacje, dostępność, szybkość, pojemność. Pani Emilia Żubert, witam serdecznie, informacje. Wszystko na miejscu, szybko, szybka dostawa, telepizza, okej, okay. Szybka dostawa, Google zdobywanie informacje. Ela Kurkowska, obowiązkowy punkt wycieczki. Aha, telepizza? Nie, McDonald's, tak? A no. Jasne. Kasia Czornijewska, jak nie da się wygooglować, to tego nie ma, tak? Bo Google wie wszystko, tak, tak. Kiedyś moi uczniowie właśnie mi mówili, jak jeszcze nie funkcjonowałam w ogóle na jakichś tam w Facebookach i tak dalej. Bo trzymają, jak pani nie istnieje w internecie, to znaczy, że pani nie żyje. Szybkie informacje, pizza na telefon, dokładnie. Czyli kochani, zobaczcie, telefon. Pierwsze skojarzenia i od razu jest konkret, to znaczy nie mamy żadnych wątpliwości, z czym nam się to kojarzy. Czasami to określimy tam w dwóch słowach, czasami w jednym, ale wszystko się sprowadza do jednego, prawda? W związku z czym marka to jest, wtedy jest dobra marka, jeżeli od razu my wiemy, z czym to się kojarzy. Jeżeli my mamy problem z zdefiniowaniem marki, to znaczy, że ona jest nietrafna, że ona jest źle zbudowana i tak samo, kochani, jest z nami. Z wychowawcami, z marką osobistą. I teraz takie pytanie, które będzie sięgało do naszego wnętrza. Z czym ty, jako wychowawca, jesteś kojarzony w swojej szkole? Kiedyś miałam taki wpis na blogu, z czego ty słyniesz w swojej szkole? I teraz, o co ja was tutaj pytam? Zostawiamy przedmioty, których uczymy. Ja zapominam, że jestem polonistą. To jest w ogóle sprawa najmniejszej wagi. Pomyśl o sobie jako o człowieku, czyli tutaj się liczy wszystko to, co robimy ponad kreskę, ponad to nasze minimum, czyli ponad to, że ja uczę języka polskiego. Czyli wszystko, co robimy dodatkowo, a tego jest masa, masa rzeczy. Każdy robi dużo rzeczy, w zasadzie to często się mówi, że my uczymy dodatkowo, a masę rzeczy innych robimy, także tu nie będzie z tym problemu. O, Ania Piaseczna jest, jak się cieszę, ja właśnie będę też mówiła o Ani szkoleniu. Na której się wybieram, także no i o pewnym artykule, w którym trafiłam na Anię Piaseczną, także fajnie, cieszę się, że jesteś. I kochani, panią Anię Tomaską też witam. Zatem na przykład, co robimy? Zajmujemy się wolontariatem, czasunkową teatralną, zbiórkami pieniędzy na różne charytatywne akcje, rajdy rowerowe, wycieczki, dyskoteki, fakt, że zawsze albo nawet nie takie rzeczy zorganizowane, ale czasami na przykład to, że fakt, że zawsze zauważymy smutnego ucznia. Są tacy nauczyciele, którzy po prostu mają taki jakiś siódmy zmysł i zauważą tego, który jest niezauważalny. Że można z tobą pogadać na przerwie, pożartować, że kiedy masz dyżur, to zawsze po prostu przychodzą do ciebie tłumy, żeby sobie tak po prostu po ludzku porozmawiać. Że w każdym na przykład dostrzegasz jakiś talent. Pomyślcie sobie, chciałabym, żebyście się też pochwalili może z tym,
Z czego czujecie, że wy jesteście jakby znani, co jest waszym priorytetem? Może coś, co wam powiedzieli uczniowie, albo coś, co po prostu sami tak o sobie myślicie. I to nie jest wywyższanie się. Ja to też musiałam przepracować, nadal nad tym pracuję, także wiem, że to nie jest łatwe dla niektórych, ale naprawdę fajnie sobie zdać z tego sprawę, dlatego że to jest droga, którą powinniśmy podążać. Więc kochani, czekam teraz na multum tutaj różnych takich waszych wypowiedzi. O, Kasia już nawet oznaczyła tutaj panią Izę Stefes. Ty jesteś panią od maratonu, a ja od wolontariatu. Brawo, pięknie. I właśnie o takie coś mi chodziło. A, Bogusia Kucharczyk jest. Cześć, Bogusiu. Podobno można ze mną pożartować, porozmawiać prawie o wszystkim. No i to jest po prostu cudowna wartość. Wartość dodana. W zasadzie powiedziałabym najważniejsza chyba. Ważniejsza od tego przedmiotu. Słynna z tego, że opiekuje się samorządem uczniowskim. O, ja właśnie zawsze byłam pełna podziwu dla osób, które się zajmują opieką nad samorządem uczniowskim. Tam się dzieje tyle rzeczy, że po prostu trudno to strategicznie ogarnąć. Chyba też z tego, że zawsze mogą ze mną dzieciaki porozmawiać. Pięknie. Zaangażowana pani od teatru, Karolina. Wow, to na chwilę do kamień musimy o tym porozmawiać. Pani Asia Pistula, teatr szeroko rozumiany, dokładnie, ja tu wiem, tu pani Pistula to w ogóle po prostu wymiata w tym temacie. Mam nadzieję, że kiedyś Asię będę mogła zobaczyć w reakcji. Można ze mną porozmawiać o wszystkim, Karolina Stachera, poprzytulać się i pogadać. Super, cieszę się, że ktoś, że pani Iwona tutaj, Stachera, napisała o tym przytulaniu. Szczególnie dla młodszych jest to ważne, ale nie tylko. Ja wiem, że to może być czasami niebezpieczne, bo możemy być tutaj posądzeni o coś, no, takie czasy są, ale też nie bójmy się tego, bo to jest coś, czego sami potrzebujemy, żeby tak nas poklepać po ramieniu i to jest ważne. Fajnie, że to się dzieje. Jestem prestiżowa, to modne słowo wśród moich dzieci. Wow, konkretna, można pogadać, otwarta na pomysły uczniów. Prestiż, oh, to już po prostu marka osobista wymiata. Kiedyś usłyszałam pani. Się po prostu chce i jest pani dla nas. No, no to po prostu tylko przychodzi do roboty od rana do wieczora po takich słowach. Kiedyś usłyszałam Ela Gorkowska. Aha, dobrze, to już przeczytałam. Marta Gębko, otwarta, szalona, szkolny telefon zaufania. No, piękne, ale ja już czuję tutaj to obciążenie, które po części rozumiem, ale no piękna sprawa. Agnieszka Cacek z aktywnością fizyczną, tak. Agnieszka Cacek jest po prostu przodowniczka w FitBelfrze w wyzwaniu. Cześć, Agatka Kowalska dołączyła, cieszę się, że jesteś. Właśnie, czyli kochani, zobaczcie, ile rzeczy my robimy poza tym takim podstawowym minimum. I właśnie tym się dzisiaj zajmiemy, bo tym jest ta marka osobista, bo to w zasadzie jest wyznacznikiem tego, jakimi my jesteśmy ludźmi. I to też nie chodzi mi o to, żeby teraz na przykład mówić, że no każdy powinien robić coś takiego dodatkowego, zorganizowanego. Nie o to mi chodzi. Chodzi o to, że nawet jeżeli nie organizujemy tych wolontariatów, kół teatralnych i tak dalej, bo to też nie o to chodzi, bo można to robić na przykład w ogóle beznadziejnie, też tak może być. A czasami jest tak, że mamy taką sytuację, że może po prostu nie jesteśmy w stanie i to też jest normalne i jak najbardziej tak może być. Ale chodzi o to, że nawet jeżeli uczymy tego języka polskiego, ale jest taka przestrzeń, no właśnie w tym takim ludzkim wymiarze, że po prostu my dajemy coś ponad to i każdy daje, nie ma takiej osoby, która tego nie robi. Dlatego dobrze jest sobie z tego zdać sprawę. I teraz tak, zapamiętajcie bardzo dobrze to, o czym zapisaliście, to, co sobie pomyśleliście, bo może niektórzy troszkę się krępowali tutaj napisać albo nie chcieli się tym dzielić, ponieważ to jest kierunek, w którym należy podążać. A jeżeli jeszcze jest to coś, co na przykład powiedzą wam wasi uczniowie, że oni właśnie to tak widzą, was widzą i wasz talent, to jest właśnie talent, który trzeba szlifować. I to jest coś, to jest taka wartość, dla której oni do szkoły przychodzą właśnie, żeby się z wami spotkać, żeby właśnie na przykład być zrozumianym, żeby zobaczyć wasz uśmiech, żeby porozmawiać o tych maratonach, żeby, nie wiem, uczestniczyć w tym kole teatralnym. I to jest coś takiego, co ich czym wy ich przyciągacie. Swoją drogą podrzucam wam teraz taki pomysł, na który wpadłam przygotowując tego live'a. Z taką fajną akcją w szkole. Może właśnie z okazji pierwszego dnia wiosny, który się zbliża. Na przykład, żeby po prostu zorganizować taką akcję, z czego jestem znany. I zrobić taką tablicę nauczycieli i tablicę uczniów.
I nauczycieli będą jakby oceniać, no nie wiem jak to nazwać, ocenienie to nie jest takie dobre słowo, ale będą o tym mówić uczniowie, z czego są znani według uczniów. Z kolei nauczyciele o uczniach. Oczywiście mówimy tutaj o samych pozytywach. I to, czy jest perspektywa, którą po prostu, to jest jedyna perspektywa, którą tutaj należy narzucić. Ja myślę, że to będzie naturalne, że większość osób będzie mówiła o pozytywach, ale wiemy, że tam różne osoby są, które się będą chciały z tego wyłamać. W związku z czym tego trzeba przypilnować, ale myślę, że to mogłoby być coś fajnego. I to wniosłoby wiele wartości dla szkolnej społeczności. Nauczyciele dowiedzieliby się czegoś o sobie od uczniów, przyjrzeliby się w ich lustrze, z kolei uczniowie od nauczycieli. I to myślę, że byłoby bardzo, bardzo cenne. I na tej ścieżce należałoby konsekwentnie działać i uczniowie, i my jako wychowawcy, ponieważ marki buduje się konsekwencją. Metoda Kaizen, małych kroczków. Nie jesteśmy w stanie od razu wybudować, jakby od pierwszego, nie wiem, września, wystartować, kiedy zaczynamy pracę w tym zawodzie, wystartować z marką po prostu, no, taką gold. Tylko to się buduje latami. I teraz, dlaczego tak wąsko? Dlaczego ja myślę o budowaniu marki osobistej w taki wąski sposób? Bo i tak nie trafimy do wszystkich uczniów. Nie ma szans. I po prostu trzeba się z tym pogodzić. I to nie jest ani nic dobrego, ani nic złego. To jest po prostu naturalne. Tak jest zawsze. I to jest w zasadzie zjawisko, które panuje wszędzie. I szkoła to jest mozaika osobowości i liderów. I fajnie, że tak jest. I uczniowie mają wybór. I jedni pójdą za nami, inni pójdą za koleżanką, inni pójdą za kolegą. I świetne jest właśnie to, że w szkole uczniowie mają możliwość wyboru pójścia z liderem, który jemu odpowiada, jego wartościom, czasami jego energii, czasami to, o czym my mówimy, uczniowie się z nami zgadzają, ale na przykład nie nadajemy na tych samych falach na poziomie takim energetycznym. Ktoś może być na przykład dla kogoś bardzo hałaśliwy, a ktoś może być za bardzo taki stonowany. I to jest w zasadzie niezależne od nas, także tego też nie możemy przyjmować do siebie. Więc wąska specjalizacja, ale za to po mistrzowsku. Podsumujmy. Więc tak, budowanie marki zaczynamy od budowania zaufania, czyli waluta przyszłości, to, że na kiedyś my budujemy to już teraz, kiedyś nam uczniowie zaufają, nawet w momencie, który może być dla nich krytyczny. Konkret, z którego jesteśmy znani. Oczywiście nie chodzi nam tutaj o taką, wiecie, znaność, sławę na YouTubie i tak dalej, tylko wiemy o co chodzi. I przygotowanie. Przygotowanie to połowa sukcesu, o ile nie 70%. Henry Ford kiedyś powiedział tak: bardziej niż cokolwiek innego, przygotowanie jest sekretem sukcesu. I moim zdaniem tak, w szkole nie ma mowy o chaosie. Nie może być mowy o chaosie. I teraz jak ja to rozumiem. Chaos oczywiście jest i to jest rzecz codzienna, ponieważ nigdy nie wiemy, co się wydarzy, prawda? Ale chodzi o to, żeby ten chaos móc zminimalizować. Minimalizujemy. Jeżeli my się przygotujemy na coś, jesteśmy w stanie później jakby z większym takim zaufaniem i spokojem opanować rzeczy, których przewidzieć nie jesteśmy w stanie po prostu. I takie rzeczy się po prostu dzieją, ale w momencie, kiedy my jesteśmy spokojni o to, co się ma na przykład na tej lekcji wychowawczej wydarzyć, do czego ja dążę, to jestem w stanie się opanować, prawda? Ja kiedyś na przykład, tak dla rozluźnienia atmosfery, powiem wam, że na lekcji, na zastępstwie, to było no, pierwszy rok mojej pracy w szkole, tak? Pierwszy rok mojej pracy w szkole, ja jeszcze wtedy byłam na 5. roku studiów. Byłam przeszczęśliwa, że po prostu mi zaufano i mogłam tą pracę objąć. Weszłam do klasy na zastępstwo, do mojej ukochanej klasy, której nie byłam wychowawcą, ale sobie pomyślałam, a kurczę, zrobię jej po prostu zamiast polskiego lekcję wychowawczą. No, nie, że byłam zupełnie nieprzygotowana, bo miałam scenariusz, że nie potrafię prowadzić lekcji tak po prostu bez żadnego pomysłu, żeby tylko coś tam było, więc miałam, ale nie miałam jej tak przygotowanej. Ja wiem, jak już teraz wiem, że powinna mieć. I słuchajcie, w pewnym momencie oberwałam gąbką w głowę, dosłownie. I to powiem wam, że
Ja wiem, że po prostu mnie to tak wybiło, że ja później nie byłam w stanie no, przez minutę, dwie pomyśleć sobie, co ja mam zrobić dalej, jak mam w ogóle na to zareagować, że było to dla mnie ciężkie. I to jest, takie rzeczy się mogą wydarzyć. Oczywiście to jest sytuacja ekstremalna, prawda? No, na szczęście to się wydarzyło tylko jedyny raz. Okazało się później, ja tego nie wiedziałam, no uczeń no, nie do końca też był odpowiedzialny może za taką reakcję, ponieważ no, miał taką dosyć dużą dysfunkcję. Natomiast fakt jest faktem, że ja jako profesjonalista powinnam ze spokojem do tego podejść. I to było dla mnie dosyć trudne, ponieważ nie byłam do końca też na to przygotowana. Dlatego przygotowanie jest, musimy maksymalnie zrobić wszystko, żeby się przygotować. I teraz, jak to zrobić? Więc, tak jak już powiedzieliśmy sobie, na takie jakieś ekstremalne sytuacje wychowawcze, problemy, przygotować w 100% nie jesteśmy się w stanie nigdy. Ale do lekcji, owszem. I to nam właśnie może pomóc w budowaniu wyróżniającej się marki jako wychowawcy. Dlatego, że nadal jest tak, że nieliczni nauczyciele realizują konkretne lekcje wychowawcze. Nadal pokutuje taka myśl, że wychowawcza lekcja to jest po prostu taka zaklej dziura, na której załatwiamy sprawy wychowawcze pod tytułem usprawiedliwienia, jakieś tam nieobecności, sprawy takie organizacyjne, coś tam zaległego zebrania rodziców i tak dalej. I ogromna szkoda jest, ponieważ wtedy właśnie nam wkracza chaos i to nie tylko na lekcje, ale w ogóle na odbiór nas jako wychowawców. Dlatego, że jeżeli na przykład ja jestem polonistą i przychodzę z lekcją nieprzygotowaną tak do końca z polskiego, albo coś tam zrobię, nie powiem im, żeby się coś tam napisali i tak dalej, to naprawdę uczniowie to po prostu od razu wyczuwają, wiemy, prawda? No, takie coś sobie tam wymyśliła, nie przygotowała się dobrze. Czyli nie zależy im do końca. I ona nas nie traktuje poważnie, więc po prostu neurony lustrzane, jakkolwiek by o nich nie myśleć, w tym momencie działają na 100%. I to samo po prostu wystawiają w naszą stronę. I tak samo się dzieje z lekcją wychowawczą. Ja naprawdę zauważyłam, że w momencie, kiedy ja przychodzę na lekcję wychowawczą tak super przygotowaną, to po prostu uczniowie oczywiście też nie zawsze są jakoś super zachwyceni, nie? Bo chcieliby czasami po prostu lekcje, na które nic nie robią, nie? Tylko sobie mogą tam ciupać na telefonie. I po co się pani chce, a nie ma pani co robić w domu, a coś tam, a coś tam. Ale to są takie, wiecie, takie przykrywki, które po prostu tak mówią z przyzwyczajenia albo po to, żeby coś powiedzieć. Ale w głębi serca naprawdę to później doceniamy. I teraz, kochani, dla osób, które są tutaj po raz pierwszy, bo też widzę, że są tutaj takie osoby, i zaraz tutaj sobie zerknę na komentarze, bo widzę, że się dużo pojawiło. Chciałabym króciutko powiedzieć o książkach, które wspólnie napisałam z Marzeną Kut. One są właśnie w perspektywie rozwoju osobistego i w perspektywie troszkę takiej biznesowej, ponieważ Marzena jest coachem i ona też rekrutuje do pracy w banku. W związku z czym no, inna perspektywa niż moja jako nauczyciela i polonistę. I są to książki, które mają w sobie kilkadziesiąt scenariuszy lekcji wychowawczych, między innymi na przykład Szkoła projektowania marzeń, Jak być przedsiębiorczym i rozwijać swoją karierę, Efektywna nauka, Wygoogluj swój umysł, czyli efektywne szukanie informacji, Kreatywność, czyli samodzielność poza schematem, Podejmij decyzję i opuść krainę kiedyś. Ja wiem, że o tych książkach już mówiłam kilkakrotnie, ale czasami później ja widzę, że po takich live'ach, webinarach są osoby, które się nie dopytują i po prostu widzę, że pierwszy raz o tym słyszą. Mi jest troszkę niezręcznie już pójść za tym opowiadać, bo nie chcę tutaj takiej waty pociskać i zakleić dziury, że jedno i to samo, ale mówię o tym i to będą książki też, które będą podlinkowane w opisie do live'a, także można sobie zobaczyć. Na blogu jest tutaj, jest także do ściągnięcia, znaczy do ściągnięcia, na blogu jest próbka książki. Próbka książki, to znaczy jeden rozdział, jak się uczyć, jak uczyć przywództwa. I tam jest rozdział merytoryczny, ale jest notka i scenariusz, czyli taki układek w książce. I to jest fajne uzupełnienie dzisiejszego live'a, dodam link w opisie. Polecam także sobie zobaczyć na blogu po lewej stronie, jest taka zakładka wychowanie do osobistego rozwoju, ponieważ są tam scenariusze lekcji, których w książce nie ma.
ani w jednej, ani w drugiej, ponieważ one nie mogły być opublikowane w książce, bo już zostały opublikowane na blogu. Dlatego warto sobie zobaczyć, na przykład przed zakupem książki, czy w ogóle to będą lekcje, które się u Was sprawdzą. Prawda? Bo może być tak, że ktoś ma taki zespół klasowy, że niekoniecznie, albo jemu to nie będzie odpowiadało. Także lepiej sobie sprawdzić przed zakupem. Polecam też, kochani, adekwatnie do dzisiejszego live'a scenariusze, ja też je dam w opisie i też troszeczkę o nich później powiem. Spójrz na siebie jak na firmę, część pierwsza i część druga. I też jak uczyć przedsiębiorczości. I tutaj startujemy od wartości. Nie wiem, czy nie za szybko mówię. Tak, czyli tutaj te trzy scenariusze, one też będą podlinkowane, także spokojnie, jeżeli ktoś nie zdążył sobie zanotować. Ania Piaseczna napisała chyba opinię tak o sobie. Ty zawsze jesteś pozytywny i słuchasz, jak do ciebie mówimy. Super. Pani Monika Hołdowska-Unalwi, witam serdecznie. Super pomysł z tą tablicą, Ania. Piszemy na Akademii Pozytywnego Dziecka, robimy tablicę, proszę i pomagam, w czym mogę pomóc i w czym mam problem, czyli w czym ty możesz mi pomóc. Świetna sprawa. Nauka, to znaczy inaczej może, umiejętność proszenia o pomoc to jest jedna z najważniejszych umiejętności, w jaką możemy wyposażyć naszego ucznia czy nasze dziecko. Albo co możemy sobie podarować, bo czasami jest tak, że po prostu staniemy ambitnie okonem i normalnie zrobię to wszystko, nie będę nikogo prosić. Nie jest to sytuacja komfortowa, kiedy prosimy kogoś o pomoc, to fakt, ale trzeba się tego nauczyć, bo jesteśmy w stanie dojść dalej. Bogusia, bardzo mądre słowa, dzieci są naprawdę różne, ale takich nauczycieli pragnę dla moich wnuków. Dziękuję bardzo. Tak, Małgosia Kiełbowicz napisała, że już wie, co robi w czwartek na GW. Nie bardzo rozumiem skrót. I bo na to prawda, godzina wychowawcza jest dla mnie wciąż najtrudniejszą lekcją do przeprowadzenia. Zdaję sobie sprawę, tak jak od wielu nauczycieli słyszałam, że jest to trudne. No przyznam, że dla mnie to zawsze to był taki mój konik. Także jeżeli tylko Ilonko, byłoby to dla Ciebie pomocne, to zapraszam Cię na mój blog. Jest tam cała zakładka inspiracja na lekcje wychowawcze. Może coś Ci się przyda. Aha, w czwartek jest tłusty, czwartek można coś zrobić. Do, okej. Okay. Ania Klimkowska, świetne pozycje, bardzo pomocne. Cieszę się, że nie tylko ja mówię tutaj o tych książkach, że to jednak warto, fajnie. Witam panią Izabelę Omierską, panią Kasię Pławecką, Agnieszka Stępień, korzystam ze scenariuszy. Uczniowie się pytają, kiedy będziemy się znowu sprzedawać. Wow, to normalnie rośnie ekipa sprzedawców, pięknie. To gratuluję pani Agnieszko. Pani Stachera zacznie za szybko, to fajnie. Okej, okay. Aha, ludzie, ale skrót rzeczywiście, no powiem Wam, że zabłysnęłam teraz. GW, godzina wychowawcza, tak, ja po prostu lekcje wychowawcze zawsze mówię. Okej, okay. Agnieszka Cader, odkąd ja się trafiłam do Ciebie, brakuje mi czasu na godzinie wychowawczej, super. Spotykam się z moją klasą na dodatkowej godzinie w tygodniu i robimy drugą. Wow, genialne, po prostu genialne. Aga, no powiem Ci, że Ty po prostu jesteś przodowniczka pracy we wszystkim. Super. Dobrze, kochani, czyli ja te linki dam, jedziemy dalej. Aha, co tutaj jeszcze? No bo oczywiście ten live jest taki inspiracyjny, że po prostu dużo rzeczy będę podawać i można sobie do nich sięgnąć później. Nie wiem, czy znacie, kochani, taki magazyn dla wychowawców, Sygnał. Tutaj się także pojawiają scenariusze lekcji wychowawczej. Tutaj na przykład nie tylko ja je publikuję, ale i tutaj Wam zaraz coś zdradzę po prostu z czegoś, z czego jestem bardzo dumna. Ale na przykład też Asia Obuchowska z bloga Educational Eden, oczywiście pewnie źle czytam tą nazwę. W każdym razie bardzo, bardzo polecam. Dużo też tutaj pani Asia Krzemińska z Zakręconego Belfra publikuje. Także naprawdę warto tutaj sięgać po to. Może na przykład poprosić w szkole o taką prenumeratę dla wychowawców, ponieważ tutaj się też pojawiają scenariusze imprez szkolnych, także fajna rzecz. Ja w ogóle ja trafiłam na sygnał, bo jak wiecie, ja kiedyś bardzo, bardzo szukałam takich materiałów. Po prostu jak na to trafiłam, to sobie myślę, jejku, dlaczego nam tego nie mówili na studiach, że coś takiego jest? Albo w szkole na początku, jak żeśmy zaczęli pracować, żeby po prostu była jakaś baza, bo jak ktoś startuje, to jest tak pomocne, żeby po prostu zobaczyć, jak ktoś to robi. I wtedy, jak widzimy jakiś punkt zaczepienia, to nam tyle po prostu przychodzi do głowy i bardzo często mi o tym piszecie, że na przykład trafiliście na jakiś scenariusz u mnie na blogu, ale później każdy go sobie tam poprzerabiał inaczej. I to jest piękne, właśnie o to chodzi. O to chodzi. Dobrze, jedziemy dalej.
Aha, jeżeli jeszcze chodzi o ten magazyn, gdyby na przykład chciał sobie ktoś zobaczyć, jak on wygląda w środku, ja na moim kanale na YouTubie nakręciłam gdzieś taki filmik jakości technicznej, bardzo wątpliwej, ale jest o tym, jak ten magazyn wygląda, co się z nim znajduje w środku, także można odnaleźć. Polecam kanał na YouTubie, rozwija się, nie jest to jeszcze Mistrzostwo Świata, ale mam nadzieję, że idziemy w dobrym kierunku. Można subskrybować i dostawać powiadomienia o kolejnych odcinkach. Co tydzień publikujemy coś nowego. Zbudowanie marki, wystartowaliśmy, tak? Czyli pierwszy krok zaliczony, jedziemy dalej. Cechy przywódców, czas nie jest taki zły jak na mnie nawet. Cechy przywódców działających zgodnie z zasadami. I tutaj, kochani, odwołuję się do książki, po prostu ją polecam, polecam gorąco. Ja już ją kupiłam dawno, ale nadal jej, przyznaję się, jeszcze nie skończyłam, ponieważ ona jest naprawdę. Znaczy trudna może o tyle, że po prostu tam jest tak dużo rzeczy i takiej nowej perspektywy, że ja po prostu czasami niektóre strony czytam kilka razy, żeby sobie to umieć przełożyć na szkolną rzeczywistość. Zasady skutecznego przywództwa Covey'a. Znaczy to nie są może książki jakieś najtańsze Covey'a, ale to jest moim zdaniem najlepsza inwestycja. Jakbym miała po prostu wybrać do biblioteczki zestaw książek najważniejszych, to Covey, naprawdę. Poza tym on jest też w bibliotekach. Także tutaj sobie tak można też skorzystać. Są też chyba na YouTubie, ale to już nie na moim kanale, jakieś takie streszczenia tej książki, ale naprawdę warto to mieć po prostu. I teraz z tej książki właśnie wyciągnęłam te cechy przywódców działających zgodnie z zasadami. Mianowicie ciągle zdobywają wiedzę, pierwsza rzecz, niezależnie od stażu czy awansu. To jest ważna sprawa, bo czasami później to wiemy, jak to jest wśród nauczycieli. Że po prostu jesteśmy troszeczkę już tak zrutyniali i myślimy sobie, że tyle człowiek się uczył, tyle studiował, tyle się tu narobił, jeszcze się uczyć. Jak przyjmiemy taką radosną perspektywę, będzie nam lepiej, że to robimy dla siebie przede wszystkim. I powiedzcie mi, jakie są Wasze ulubione sposoby na to, żeby ciągle się uczyć. No bo tak na przykład cały czas jeździ na szkolenia, no to też wiadomo, nie stać człowieka na to wszystko, ale czy macie jakieś takie sposoby na to, żeby wciąż się rozwijać, żeby czerpać skądś jakieś inspiracje, żeby nam w tej pracy było ciekawie, bo jeżeli nam będzie ciekawie, no to nasi uczniowie też będą zaciekawieni. Chętnie tutaj posłucham Waszych sposobów, ja też powiem Wam o moim sposobie. Agnieszka, co że książki są super. Witam Cię, kochana, też z Fitbelfra, cieszę się, że jesteś. O, Karolina Grzysik kojarzy, tak, magazyn Sygnał, super. Cześć Kasiu, Wielszanko, witam Kingę Mzyk. Webinarium czy transmisję, tak, Agnieszka z nami, super. Webinary, blogi, live'y. Witam Paulinę Augustyniak. Webinaria, literatury, wymiana doświadczeń, lekcje otwarte, świetna rzecz, lekcje otwarte, tak. No, to jest zupełnie inna energia, prawda? Kiedy widzimy jakiegoś nauczyciela już tak w akcji z klasą. Pani Mzyk. Pani Kinga, piszesz, że świetne książki tutaj polecamy. Cieszę się, że tak się dzieje, Karolina, twoje książki, super. Kochani, właśnie, więc fajnie, że tuż teraz pojawiły się też te webinaria i live'y. Wiecie co, ja wam też polecam na przykład, bo ja te live'y takiego typu nie robię jeszcze tak systematycznie, może kiedyś do tego etapu dojdę. Natomiast polecam wam Edunation, firmę taką edukacyjno-szkoleniową, czyli Anię Popławską i Luizę Wagę-Wójtowicz. I one organizują takie webinaria co tydzień, we wtorki. Ciekawa jestem, czy ktoś z Was może korzystał. Webinary, grupy na Facebooku, blogi, tak, grupy na Facebooku są świetne. Po prostu moim zdaniem wymiata grupa oceniania kształtującej lekcje z wychowawcą. To są po prostu grupy naprawdę fajne. Ania Klimkowska, dziękuję bardzo. Poproszę o przypomnienie autora ostatniej książki, Stephen Covey, Zasady skutecznego przywództwa. To jest autor 7 nawyków skutecznego działania. Z tej książki jest najbardziej znany. Mój sposób wdrażam od razu to, czego się uczę. To jest bomba, rewelacja. Działanie od razu, właśnie, czyli przyjmowanie od razu tej perspektywy, tych okularów prawdy i działamy. To jest najlepsza rzecz, co można zrobić, tak. Webinaria, podcasty, blogi, świetnie, że się podcasty pojawiają. Można to robić przy prasowaniu, przy sprzątaniu, działa
genialnie. Marynka Dworzycka, znamy Anię Popławską, ja wiem się, kto jej nie zna. Fora internetowa, wymiana informacji, tak. Dokładnie, także polecam. One są, te webinaria w Edunation są co wtorki o 21:00. Pani Dorota też potwierdza, że rewelacja od kilku lat. Tutaj pani Justyna Stysiek. Spotkanie na kawę z inspirującymi ludźmi, tutaj Ania Pieseczna, tak, która też organizuje właśnie takie spotkania. Bardzo polecam obejrzeć fanpage Ani Piesecznej, ja myślę, że stanie się tam zdecydowanie na dłużej. Jak ja Anię odkryłam, to tam po prostu zaglądam co chwilkę. Ania jest najlepsza, Daria Helena, tak, tak, to jest energia chodząca, szkolenia online, dokładnie. Kochani, ja Wam też polecam sobie narzucić taką pewną rutynę właśnie takiego codziennego czytania. Oczywiście o tym się bardzo dużo mówi. Są te wyzwania takie czytelnicze, żeby czytać codziennie 20 minut i to się wydaje takie oczywiste, ale polecam Wam zrobić sobie taki nawyk, który będziemy odhaczać codziennie, czy czytaliśmy te 20 minut faktycznie. I postarać się na przykład określić sobie liczbę książek, którą chcemy przeczytać w ciągu roku. Bo to naprawdę pokazuje. To jest taki papierek lakmusowy na to, jakie jest wyobrażenie o naszym rozwoju, a jaki ten rozwój faktycznie jest. I to naprawdę było dla mnie odkrycie, kiedy ja sobie to tak sama na sobie sprawdziłam. Ja sobie narzuciłam takie wyzwanie na ten rok 50 książek rocznie. Mam nadzieję, że dam radę. I to jest naprawdę no, chyba najtańsza, najszybsza i najbardziej taka metoda rozwoju, którą możemy właśnie zastosować jako takie rutynowe działania. Jeżeli to prowadzimy jako nawyk, to po prostu to z nami zostanie już cały czas i to po prostu będzie takie, będziemy sobie tak budować powolutku tymi cegiełkami, tą naszą markę, bo będziemy sięgać po różne rzeczy. Ja tutaj Wam daję takie pomysły na literatury czy czasopisma też z innych branż. I to jest, dla mnie to jest po prostu odkrycie, żeby sięgać do innych dziedzin, nie siedzieć tylko w szkole i w edukacji. To jest chyba najgorsze, co możemy zrobić, ponieważ wtedy siedzimy w puszce i możemy eksplodować. Dobrze, jedziemy dalej. Życie. Kolejna cecha tych przywódców działających zgodnie z zasadami. Życie traktują jako misję. I polecam bardzo wąsko tą misję sobie zdefiniować poprzez proces dlaczego. Ja o tym mówiłam na webinarze Być spełnionym nauczycielem, który jest jeszcze dostępny na Akademii Webinaru za 12 zł. I też mówię o tym dosyć szeroko na szkoleniu Fit Wychowawca, które możecie zamówić do swojej szkoły. Już terminy są tylko jeszcze dostępne na marzec bądź pierwszą połowę czerwca i później dopiero od września. I wtedy jakby przechodzimy przez ten proces wspólnie i tutaj pokazuję Wam takie pewne narzędzie, ale można też samodzielnie, zaopatrując się w książkę Simona Sinka, Znajdź swoje dlaczego. Ja o tym też mówiłam na webinarze właśnie w Akademii. Znajdź swoje dlaczego. Warto sobie zerknąć do tej książki. Czyli misja i tutaj wąziutko. Trzeci punkt. Wysyłają pozytywną energię. Kiedyś przeczytałam takie zdanie, że tylko energia może nas wyróżnić w tym świecie takim multi, takim, w którym jest tak wszystkiego dużo, ponieważ nawet blogów edukacyjnych, webinarów, live'ów jest tego tak dużo, że człowiek nie jest w stanie tego ogarnąć czasowo. Ja kiedyś po prostu się zapętliłam w taki koziróg, że chciałam zobaczyć wszystko i po prostu byłam tak wymęczona, i później tak nie wiedziałam, co z tym zrobić. Po prostu musimy się nauczyć sztuki wybierania. I właśnie fajnym takim kluczem jest oczywiście merytoryczność tutaj, pierwsza rzecz, ale też taka energia. Są osoby, które do nas nie trafiają, bo na przykład są takie za bardzo, bardzo energetyczne, a są takie, które są na przykład za spokojne, tak jak już mówiliśmy. Także tutaj ta energia jest ważna. I ta energia osobista jest nie do podrobienia. Także i to jest coś, to jest ten właśnie poziom, na którym trafiamy do niektórych uczniów albo nie trafiamy i tak jest po prostu wszędzie. Kolejny punkt tych cech przywódców działających zgodnie z zasadami, wierzą w innych ludzi. I kochani, podam Wam teraz takie zdanie, które usłyszałam na jakimś webinarze biznesowym w ogóle z dziedziny MLM, także zupełnie odjechanej od rzeczywistości szkolnej, ale ja bardzo lubię korzystać z takich różnych rzeczy. I zobaczcie, jakie piękne zdanie. To znaczy, ja go sobie przerobiłam oczywiście na szkolną rzeczywistość.
Nie ma dobrych i złych uczniów, są tylko uśpieni albo obudzeni. Naszą rolą w tym momencie jest po prostu budzić, tylko budzić i tylko wzmacniać to, co dobre. Uwalniająca perspektywa i pokazująca naszą rolę jako lidera, jako ogrodnika, jako zegarynki, a nie jako tego, który ma totalnie wyjaśniać świat, nauczać, pokazywać jedyną prawdę, ponieważ no, dzisiaj dostęp do różnych źródeł informacji jest tak ogromny, że to już nie działa, prawda? W związku z czym budzić, wzmacniać tylko to, co dobre. W ogóle polecam powiesić sobie właśnie to zdanie w pokoju nauczycielskim, że nie ma dobrych i złych uczniów, są tylko uśpieni albo obudzeni. I kolejna cecha przywódców. Zachowują harmonię w życiu, harmonia, czyli ten work-life balance. I tutaj polecam Wam takie zdanie Coveya, które bardzo mocno do mnie trafiło, że najważniejsze, aby rzeczy najważniejsze zawsze były najważniejsze. Najważniejsze, aby rzeczy najważniejsze zawsze były najważniejsze. W szkole mamy też bardzo dużo rzeczy, które musimy ogarnąć jako wychowawcy. I najważniejsze, żeby się skupić na tych najważniejszych sprawach. Jako wychowawcy, ale jako ludzie w ogóle. Żeby też po prostu nie dać się zwariować i mieć... Po prostu wiedzieć, kim jesteśmy. Ja już o tym wielokrotnie mówiłam. Miałam taki moment w swoim życiu, że ja po prostu nie wiedziałam już. To znaczy, nie czułam się sobą, Kasią Skolimowską, tylko, że jestem po prostu wychowawcą i polonistą. Ale sobą, no to już nie bardzo. Nie wiedziałam, co to jest moje. Już to nic mojego nie było. Za dużo wszystkiego dawałam. Dlatego i później już człowiek jest pusty i nie ma z czego dawać. Także to jest wykańczająca taka perspektywa dla wszystkich. I teraz, kochani, tutaj ta harmonia w życiu. I tutaj właśnie chciałam odnieść do wartości. To znaczy, bardzo mi się podoba taka perspektywa Coveya. On też tutaj mówi w swojej książce o tym, że lider nie korzysta z mapy. Nie korzysta z mapy. On korzysta z kompasu. Dlatego, że mapa może się zmienić. Mapa może być źle narysowana. Mapę można źle odczytać. Natomiast jeżeli mamy ustawiony kompas na wartości, to one zawsze będą takie same. Czyli kompas moralny. I teraz jak to może być w praktyce? Ja to widzę tak. Na przykład mamy w momencie, kiedy na poziomie wystartowania współpracy z klasą chcemy zbudować kontrakt, czyli takie jakby no zasady, które będą regulowały naszą współpracę. Wiadomo, od tego się zaczyna. I teraz tak, jeżeli na przykład padnie w tym kontrakcie takie zdanie, wszystkie problemy, jak się pojawią, zgłaszamy wychowawcy od razu. No, w pierwszym momencie jest to ok, prawda? Ponieważ wychowawca, no, to jest człowiek, który musi o jakichś takich sprawach problematycznych wiedzieć pierwszy, później dopiero jest tam pedagog, psycholog, później dyrektor, prawda? Więc my do nas to musi zrobić jako pierwszy, ale teraz na przykład uczeń może to zrozumieć w ten sposób, że na przykład ktoś tam coś, nie wiem, będzie ściągał albo coś tam będzie robił, w związku z czym to zazwyczaj działa u młodszych dzieci, prawda? Ręka w górę, ja miałam taki przypadek w szóstej klasie podstawówki właśnie. Proszę panią, albo coś tam, albo on to, albo on mnie szturchnął, a ja miałam powiedzieć pierwszy, a no to dlatego mówię. I w tym momencie rodzi nam się taki chaos i pojawia nam się taka, no takie skarżypyctwo. I teraz jak z tego też wybrnąć, prawda? No bo zasada jest generalnie no niezła, ale ona nie działa we wszystkim, dlatego że nie mamy w kompasie jakby ustawionej odpowiedniej wartości. Jeżeli tutaj będzie lojalność, to myślę, że ta lojalność będzie bardziej porządkować to, co się może później wydarzyć i jakby zachowania, które możemy później przyjąć.
Oczywiście to też nie rozwiązuje wszystkich problemów, które się pojawią, ale według mnie jest to bardziej pojemne i bardziej takie głębokie. I ten kompas jest bardziej zasadny niż mapa, moim zdaniem, w szkole. Jak wy to odbieracie? Samanta do nas dołączyła. Witam serdecznie, kochana. Polecam także blog Samanta Edukacja z Pasją i to, co ona, to Samanta nagrywa na Instastory, na Instagramie, to są po prostu cuda, pokazywanie właśnie takiej pracy nauczycielskiej od kuchni, to jest super rzecz. Jak ja bym na to trafiła kiedyś, będąc na studiach, to po prostu dobruś, alegle, najważniejsze to moja Kasia, kiedy ze mną transmisja na żywo. Cześć, kochana, to moja po prostu przyjaciółka, nauczycielka z ukochanego gimnazjum, tak. I pani Monika Borys, witam serdecznie. Kochani, co myślicie o tej perspektywie kompasu, a nie mapy? I na przykład tego, żeby kontraktować się z klasą za pomocą wartości, a nie takich sztywno napisanych zasad. Co myślicie na ten temat? Ja o tym, jak to właśnie robić za pomocą wartości, mówię bardzo szczegółowo na szkoleniu PIT wychowawca, na którym zabieramy kamienie i zapisujemy na tych kamieniach wartości, które później zostają z nami w klasie. I tutaj mamy takie konkretne pomysły na lekcje, jak to właśnie wykorzystać. Zanim jeszcze napiszecie tutaj swoją jakby, nie wiem, odbiór tego pomysłu, czy Wam to odpowiada, czy nie, chciałabym Wam polecić jeszcze jedną książkę, mianowicie Szkołę neuronów Marka Kaczmarzyka. Dlaczego? Dlatego, że taka perspektywa kompasu moralnego i wartości w naturalny sposób uczy nas eliminacji tego, czym się nie zajmujemy. I to jest bardzo ważne w dzisiejszym świecie. Uważam, że kiedy będziemy o tym mówić naszym uczniom, pokazywać im, że należy to robić, będzie im o wiele łatwiej. Tak jak ja Wam powiedziałam, ja kiedyś się zapętliłam w to, żeby po prostu uczyć się z każdego źródła i móc czerpać, nie wiem, ze wszystkich webinarów i po prostu to jest, z tego później trudno wyjść. I myślę, że nasi uczniowie, którzy no, żyją tak trochę w tej epoce smartfonu, bardziej niż my, są w tej rzeczywistości zanurzeni i jest im trudno dokonywać eliminacji. I patrzę też przez perspektywę tego, że się buduje coś długo i filozofia instant nie działa w wartościowym życiu. I o tym właśnie jest w Szkole Neuronów Marka Kaczmarzyka. Polecam Wam tę książkę. Na moim kanale na YouTube też jest recenzja tej książki, także można sobie obejrzeć, polecam. Dlaczego tutaj właśnie mówię na temat tej eliminacji? Esencja strategii. Esencją strategii jest wybór, czego nie robić. To jest zdanie, które sobie powiesiłam po prostu u mnie nad biurkiem. I to jest esencja strategii dla każdego. Dla każdego i dla wychowawcy także. Musimy wybrać, czym się nie zajmujemy. Nie tylko czym się zajmujemy, ale także to, z czego rezygnujemy, co według nas nie przynosi jakichś takich długoterminowych korzyści. I tutaj ta perspektywa kompasu moralnego i wartości naprawdę pomaga. Jaka jest Wasza opinia? Iwona Stachera napisała, że bardziej głębokie, bardziej można uwierzyć. Super, cieszę się. O, Ania Rzycka dołączyła do nas. Witam Cię, Aniu, serdecznie. No, Ania Rzycka to jest po prostu ekspert także od spraw wychowawczych, także myślę, że ona tutaj coś też od siebie doda. No powiem Wam, że tak, mi się ta perspektywa wartości o wiele bardziej spodobała, dlatego że to też pomaga nam uczyć naszych uczniów tego, pokazywać im, jakimi obszarami w życiu się zajmować po kolei, bo nie jesteśmy w stanie wszystkimi naraz. Taka perspektywa bardziej coachingowa i rozwojowa, i nawet jeżeli tego nie zastosują od razu, nie załapią, no bo na pewno tak będzie, że nie wszyscy to kupią, to kiedyś sobie o tym przypomną, że warto jest wybrać sobie tylko siedem, najwyżej siedem życiowych wartości, które realizujemy. Nie jesteśmy w stanie zrealizować więcej. Ja uważam, że to jest nawet dużo. Ja jako polonista nawet byłam zaskoczona, ile takich wartości życiowych może być. Jest ich około 70 ileś. Skorzystałam tutaj z książki Buduj życie odpowiedzialnie i zuchwale Kamili Rolińskiej. Polecam. To jest nawet taki
taki PDF do ściągnięcia na internecie, jak osiągać, jak skutecznie osiągać swoje cele, jak zapiszecie się na newsletter u Kamili Rowińskiej, na blogu u niej, to otrzymacie taki właśnie materiał i warto z tego skorzystać przy budowaniu właśnie takiej startowej lekcji wychowawczej. Ona też jest zresztą nawet u mnie na blogu taki przykładowy scenariusz, także warto z tego skorzystać. Ponieważ właśnie wracając z tej eliminacji, jesteśmy przebodźcowani i potrzebujemy wyciszenia. I myślę, że mam nasi uczniowie także. I teraz tutaj jest taka piękna metafora, którą chciałam Wam sprzedać od Briana Tracy. Wyobraźcie sobie mętną wodę w wiadrze. Jeżeli cały czas będziemy nią potrząsać, to ona po prostu cały czas będzie taka brudna, szaro-bura i nic tam nie dojrzymy szczególnego, ale w momencie, kiedy my odstawimy, poczekamy, po prostu poczekamy, bez niczego, bez żadnej stymulacji, bez żadnego bodźcowania, bez słuchania, bez oglądania, to wtedy zaczynamy widzieć, co jest w środku. I super jest sobie podarować taki czas, sobie jako wychowawcy i uczniom naszym, taką chwilę uważności i skupienia na tym, co mamy w środku. Bo dzisiaj mamy taki czas, że wszyscy nas uczą tego, jak żyć, na jakie wartości zwracać uwagę nawet, jak na Instagramie, jak powinno wyglądać nasze śniadanie i w ogóle, no po prostu wszystko, nie? Także po prostu nie ma przestrzeni na to, żeby być sobą w jakikolwiek sposób. Chociaż czy my jesteśmy sobą, to też jest w ogóle taka filozoficzna sprawa. I Wam kiedyś wspominałam, że chodzę teraz do grupy Toastmasters i tam się uczę mówienia. I miałam przyjemność wysłuchać takiego przemówienia Łukasza Chomicza, który właśnie powiedział o tym, że w zasadzie to my nie jesteśmy sobą. Dlatego, że cały czas wsiąkamy albo wartości naszych rodziców, albo szkołę, albo, nie wiem, politykę, co się dzieje na świecie. Przejmujemy od tych ludzi, od których się uczymy. Każdy człowiek, którego spotkamy w naszym życiu, zostawia jakiś ślad. Także to jest taka filozoficzna dygresja. Oczywiście wybieramy to, co bardziej czujemy, więc też nie można się tutaj tak ponieść temu i w zasadzie dać się zwariować, że już nikt nie jest sobą i po prostu indoktrynacja ogólna. Ale jest to fajny też pomysł na to, żeby może na przykład na dyskusję z taką klasą starszą na poziomie licealnym. Myślę, że to byłaby fajna droga. Czyli uczenie uważności i sztuki wyborów. Ok, kolejna cecha przywódców, o której mówi Covey, są elastyczni i proaktywni, czyli nie poddają się okolicznościom, ale sami tworzą. Nie poddajemy się temu, co się dzieje z systemem, tego, co się dzieje z oświatą, jakie podręczniki nam narzucają i tak dalej. Sami po prostu tworzymy swoją rzeczywistość i liczy się tylko nasza odpowiedź. To jest zdanie po prostu, które powinniśmy sobie wyryć jako ludzie, jako wychowawcy. Naprawdę jest to uwalniająca perspektywa, że liczy się tylko to, co my z tym zrobimy. I teraz, kochani, odnośnie proaktywności właśnie i tworzenia okoliczności sprzyjających. Jeżeli uważacie, że w waszej szkole nie ma takich szkoleń, które pomagają w pracy wychowawcy, to zachęcam was do tego, żeby zamówić sobie takie szkolenie, albo, znaczy zamówić, oczywiście to nie wiadomo, jak to działa, prawda, ja też nie spadłam z księżyca, ale możecie porozmawiać w swoim zespole nauczycielskim z dyrekcją, czy chcieliby, czy byliby chętni właśnie na takie szkolenie jak Fit Wychowawca czy Silny Uczeń. Program takich szkoleń możecie sobie zobaczyć u mnie na blogu. I po prostu można takie szkolenie zamówić do szkoły jako szkolenie zamknięte. Ale domyślam się, że może być opór i pewnie często tak jest, że tylko nieliczne osoby chciałyby w tym kierunku się rozwijać, ponieważ to nie są szkolenia dla przedmiotowców. Także czasami się to może wydawać, że to jest bez sensu, bo ta wąska dziedzina wychowawcza nadal jest ciągle taka zapominana, co mnie, powiem Wam szczerze, bardzo boli. Uważam, że to jest najważniejsza dziedzina, dlatego że wychowawca nas każe, nawet jeżeli takiej funkcji nie ma w szkole.
Jeżeli nie ma chętnych, jest opór, to kochani, można przyjechać na Fit Educampa, czyli całodniowe szkolenie, które jest otwarte. I na koniec ja powiem o tym, jakie są możliwości też, żeby sobie na przykład zorganizować no, finanse na to, bądź jeżeli ktoś na przykład teraz nie ma co można zrobić, żeby jakoś się na to dostać. Także zachęcam, aby zostać do końca. I kochani, siódma cecha, ostatnia w tym drugim punkcie, mianowicie przywódcy ćwiczą się w celu samoodnowy. Samoodnowa. Kiedyś myślałam sobie, że to jest po prostu przereklamowana rzecz, niepotrzebna, że to jest strata czasu. Ale nie ma nic bardziej wartościowego chyba w tej pracy. Bo z tego nawet Salomon nie naleje. Ja się z tego no, przekonałam na własnym przykładzie boleśnie. Czy dbamy o inspirację i o ostrzenie piły? I o ostrzeniu piły właśnie też na końcu będzie o tym troszeczkę więcej. Nie tylko o tym, jak szukać takich energetycznych punktów, z których możemy czerpać, ale też co zrobić, żeby po prostu sobie nie, żeby po prostu też zamykać takie miejsca czy przestrzenie w naszym życiu, w których ta energia ucieka. To jest też ważna perspektywa. Idziemy dalej, kochani. Trzeci krocek, czyli coś, co już teraz nas będzie interesowało, myślę, że bardziej. Mianowicie perspektywa biznesowa w szkolnej misji i później będzie kolejny punkt HR-owska w szkolnej misji. I teraz, kochani, przyjmujemy taką perspektywę, mianowicie wychowawca, marka osobista. O tym już było tutaj sporo. I teraz, z czego ja w ogóle, co było taką inspiracją dla mnie, przygotowując ten webinar, ten live? Mianowicie książka, która była kiedyś bardzo głośna, Pawła Tkaczyka, Zakamarki Marki. Jeżeli nawet Was może niekoniecznie interesuje ta książka z punktu widzenia biznesowego, polecam jej lekturę z punktu widzenia właśnie takiego bycia liderem i tworzenia swojej marki. Naprawdę jest to dosyć łatwe do przełożenia. Nie wszystko, ale jak najbardziej można. Tak, czyli kolejna pozycja. Idziemy dalej. Rodzice i uczniowie, kochani, czyli tak, mamy wychowawcę i marka osobista, a rodzice i uczniowie to nasi klienci, czyli my jesteśmy sprzedawcami, którzy sprzedają swoją markę i to, co za nią idzie. A to narzuca jakby kolejną perspektywę. To znaczy, my musimy wierzyć w to, co my mówimy. To nie mogą być jakieś takie puste, okrągłe zdania, które po prostu warto powtarzać. Na przykład to, żeby, nie wiem, tak pojadę po bandzie takich prostych rzeczy, ale na przykład nie palić, a później palić. Ale jeżeli mówimy o wartościach, na przykład, które są, czy ustalamy wartości, które będą ważne dla naszej klasy, to niech one też będą ważne dla nas i uczniowie widzą, że one są ważne dla nas, na przykład taki rozwój, żeby oni to widzieli. Czyli co? To nasi klienci, rodzice i uczniowie. I my im sprzedajemy. Jeśli chcemy być skuteczni, to musimy mówić językiem korzyści, oczywista rzecz, tak? I stara prawda, klient nie chce kupić młotka, ale chce wbić gwóźdź. I musimy taką perspektywę przyjąć. Musi być korzyść w realnym świecie, czyli musi się odnosić do realnych potrzeb. I tutaj na przykład, no myślę sobie, że takie realne, żeby po prostu też zapomnieć o takiej perspektywie, nie wiem, jakiejś takiej super romantycznej, na przykład dla polonistów, nie wiem, żeby móc pisać książki, albo czytać arcydzieła literatury, prawda? No, zapominamy o takich rzeczach, które normalnym ludziom się w życiu nie przydają, tylko mówimy o tym czysto takim użytecznym wymiarze tego, że warto przychodzić na nasze zajęcia, ponieważ my dajemy coś, taką wartość, która pomaga w realnym życiu. Naprawdę, i widać to niektóre rzeczy tu i teraz. I komunikat do rodzica. Taki przykład. Pomogę ci uwolnić potencjał twojego dziecka. Nie wiem, do mnie by trafił. Komunikat do ucznia, ta sama rzecz, ale inny musi być troszeczkę język korzyści. Pomogę ci wybrać te przedmioty, których powinieneś się uczyć najwięcej, albo pomogę ci wybrać te przedmioty, które możesz sobie odpuścić. I teraz domyślam się, że to może być wrzawa.
W zależności od tego, jaką strategię motywacyjną preferuje nasz uczeń, strategię od czy do. I o tej strategii motywacyjnej ja mówię znacznie szerzej na szkoleniu Silny Uczeń, które też możecie sobie wyszukać u mnie na blogu, ale teraz nie opuszczajcie nas tutaj. Oczywiście te dwa komunikaty do ucznia, zdaję sobie sprawę, że one są kontrowersyjne, ale chodzi o takie przykucie uwagi, zatrzymanie na dłużej i później to rozbudowujemy, prawda? Ale no, uważam, że jest w tym taka prawda, że naprawdę dobrze byłoby, gdyby szkoła pomagała wybierać te przedmioty, z których możemy oczywiście w ograniczonym zakresie trochę zrezygnować, odpuścić sobie. W szkole podstawowej ja po prostu miałam taką fiksację, że musiałam być ze wszystkiego przynajmniej bardzo dobra. To znaczy na papierze, no bo wiadomo, w realnym życiu teraz już to wiem, nie byłam. Wyobraźcie sobie, że ja miałam w szkole podstawowej z fizyki ocenę celującą. To po prostu ja jestem na podziwu, że nauczyciel to był w stanie napisać na świadectwie. Z pewnością nie zasługiwałam ani na połowę tej oceny. Ale to już tam ocenienie zostawmy. W każdym razie o co chodzi? O to chodzi, że kiedy poszłam do szkoły średniej, moja mama po prostu tutaj wykonała ogromną pracę i pomoc dla mnie, za którą jestem jej wdzięczna. Wzięłam ją wtedy na rozmowę i powiedziała tak: Kasia, w podstawówce, okej, chciałaś sobie tam zbierać te piątki, zbierałaś, ja cię tam już no, odpuściłam, chcesz to sobie dziecko tam zbieraj. Ale teraz ty musisz wiedzieć, że po prostu zaczyna się życie. I nie będzie tak, że będziesz miała ze wszystkiego piątki. Nie będzie tak, że będziesz miała ze wszystkiego czwórki. I nie będzie tak, że będziesz miała ze wszystkiego trójki. Nawet czasami tej trójki nie będziesz miała. I to jest dobre. I tak ma być. I to jest normalne życie. I masz się tym nie przejmować, masz sobie wybrać to, czym chcesz się zajmować w życiu, a resztę po prostu, żeby się kulała dalej, żeby tych no, jedynek wiadomo nie było, dwóje, no tam. Niekoniecznie może. W każdym razie po prostu niektóre przedmioty trzeba zaliczyć tak, żeby była przepustka dalej, ale masz się zająć tym, czym naprawdę chcesz się zająć w życiu. I myślę, że jeżeli w ten sposób pokażemy też rodzicom, że my w taki sposób podchodzimy do naszej pracy wychowawczej, że my naprawdę chcemy z naszych uczniów wyzwolić mistrzów w swoich dziedzinach. I to nie tylko powiemy, ale naprawdę będziemy działać w tym kierunku. I mówię tutaj naprawdę szczerze, że te książki są pomocą. I to nie tylko ze względu na scenariusze, ale na bogatą bibliografię, z której my korzystałyśmy z Marzeną. I to są to książki, do których ja sięgam cały czas. Znaczy nie mówię o wychowaniu, tylko o tych z bibliografii, ponieważ one nadają taką właściwą perspektywę zdrową. Bo w szkole, no, powiedzmy sobie szczerze, że ta perspektywa zdrowa nie jest. Każdy, może nie każdy, ale no większość nauczycieli ma po prostu hopla na swoim przedmiocie, na punkt swojego przedmiotu. Oczywiście jest to też zasadne z tego powodu, że jesteśmy oceniani przez dyrekcję, system i tak dalej. To jest chore oczywiście. I nas oceniają jakby no po takich wynikach naszą pracę, co jest wtórne, wiadomo. Ale jeżeli odpuścimy naszym uczniom, to po prostu wtedy jesteśmy w stanie naprawdę nie uśredniać, tylko zawężać. Cały czas zawężamy, cały czas eliminujemy. I to jest, kochani, przy marce bardzo ważne. Przy budowaniu marki jest to bardzo ważne. Zauważcie, McDonald's nie robi, nie wiem czego tam, co on tam nie robi. No nawet pizzy chyba nie ma, no nie? No, to nawet fast food jest tutaj wąski. A tam nie ma nic fit, nie? Czy tam czasem jabłka może kiedyś tam widziałam, że były. W każdym razie w ogóle odpuszcza sobie to bycie fit i to, że to teraz jest takie modne. On ma swoje i on sobie robi swoją robotę, tam sobie dzierga swoich klientów i to jest okej, okay, nie? To ma po prostu tam, znaczy czy okej, okay, czy nie okej, okay, to już tam inne rzeczy. W każdym razie na poziomie marki on to robi idealnie. Nie rozdrabnia się, nie łapie wszystkich srok za ogon. Wtedy jest w stanie się wybić. I tak tego samego musimy my się uczyć jako wychowawcy, jako nauczyciele i też naszych uczniów. Nie jesteśmy w stanie zrobić nawet wszystkiego na średnim poziomie, bo ono jest niżej średniej, po prostu byle jakie. I później, no,
Niestety, no nadal tak jest, że szkoła wypuszcza świetnych, ale pracowników, którzy mają wykonywać rozkazy, ale nawet na tym poziomie nie jest to średnie, tylko czasami nawet dużo poniżej średniej. I to jest po prostu dramat. Dlatego myślę o takiej wąskiej perspektywie tutaj cały czas. Powiedzcie mi, co o tym myślicie tutaj. O, tutaj Ania Piaseczna nawet dała bezpłatnego link do bezpłatnego e-booka Kamili Robińskiej. Super, dzięki Ci, Aniu. Fajnie, że to ogarnęłaś. Także polecam Wam, kochani, żeby sobie to ściągnąć. Lidia Dąbrowska, wartości są uniwersalne, czasy się zmieniają, a my jako wychowawcy dobrze byłoby pokazywać wartość, co zyskamy, a co dokładnie. Super. Bardzo się cieszę. Witam Panią Karolinę Panią Karolinę Skoczek, czyli moją dawną uczennicę. Super, cieszę się, Karol, cieszę, że jesteś. Pani Ania Klimkowska, bardzo Ci, Aniu, dziękuję za tą wiadomość, że poczułaś nowy zapał. Cieszę się, cieszę się. To jest moja misja, żeby tak wspierać tych wychowawców. Dziewczyny, od jutra zmieniam swoje godziny z wychowawcą. Proszę doradźcie, od czego zacząć. Pani Marylka Dworzycka. A dokładnie o co tutaj pytasz? Zmieniam swoje godziny. Czyli na przykład od jakiego tematu zacząć? O to pytasz? Kasia Czerniewska, twoja mama powinna prowadzić szkołę dla rodziców. No, moja mama jest przedszkolanką z zawodu. Coś w tym jest. Przekażę, na pewno się ucieszy. Kasia, w minionym tygodniu rozmawiałam z uczniami, powiedziałam po raz kolejny, że nie uczą się dla ocen, tylko dla siebie. I słyszałam od uczennicy, a mój tata powiedział, że mam zbierać same piątki. Powiem Wam, że to jest... Jeżeli tutaj jest Samanta jeszcze z nami, Samanta, może byś tutaj napisała swoje doświadczenie, bo ja wiem, że Ty chciałaś bardzo, znaczy, że Ty nadal to robisz, bardzo dużo chcesz zmienić w edukacji i w tym myśleniu właśnie, że się nie uczymy dla ocen. I tutaj wystartowałaś ze swoim programem autorskim. Wiem o tym z Twoich Instastory, na których nie jestem w stanie skomentować, więc powiesz, że ja mam telefon, tylko to tak właśnie wygląda. Ale o co chodzi? Czasami jest tak, że my po prostu chcemy tak dużo dla naszych uczniów zrobić i chcemy wystartować z czymś, co naprawdę im pomoże w życiu i później spotykamy się ze ścianą rodziców, ale czasami też uczniów. I to jest po prostu niesamowicie bolesne, że oni już są tak przeszkoleni i wydresowani przez ten system, że oni po prostu tak myślą i nie ma też im być, nie możemy tego brać jakby im za złe, dlatego że oni po prostu no, w tym żyją, no więc jak mają inaczej funkcjonować? No, to cały czas do tej pory uczyli się dla ocen, no to teraz jak sobie taka jakaś tam jedna wyskoczy z inną perspektywą, no to albo na przykład tym, żeby się uczyć kompetencji miękkich przede wszystkim, ale uczniowie chcą mieć konkretnych wyników na papierze, czasami też tak jest. Witam Panią Krystynę Sowę. Aha, Marylka myślała, że tak. Wiesz co? Możemy na przykład się umówić, że ja bym coś mogła podesłać na maila, jeżeli byś wysłała mi, dobrze, na inspirację albo na edukację, to ja ci coś postaram się znaleźć takiego. Mówisz, że w tym tygodniu startujesz, tak? Z godzinami zmieniam swoje od jutra. Aha, o, no to już dzisiaj bym musiała wysłać, dobrze. To po prostu jakbyś mi mogła przesłać, dobrze, to ja sobie sprawdzę to jeszcze i coś tutaj fajnego postaram się znaleźć. O, Kasia Czerniewska podaje tutaj link do filmiku na zebraniu z rodzicami. Ja teraz nie będę może przechodziła do tego, ale zerknijcie sobie na ostatni komentarz i sobie sprawdźcie ten filmik po live. Tutaj fajna inspiracja od Kasi Czerniewskiej. Dziękuję za to. Kochani, idziemy w takim razie dalej. W związku z czym idziemy wąziutko, bo w biznesie komunikat musi być prosty, nieprzegadany i w szkole też. I czytelna i wyróżniająca się reklama. Patrzy się za 10, 9 jak zwykle będzie przedłużone. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie po prostu. Ale teraz się postaram włączyć sprint. Czytelna i wyróżniająca się reklama. I tutaj, kochani, proponuję Wam na przykład, wiadomo, to nie będziemy wyskakiwać z jakimiś takimi reklamami typowymi, prawda, ale na przykład list do rodziców, który możemy wysłać, czy list do uczniów. I są takie na moim blogu. Koniecznie sprawdźcie. Myślę, że zostanie
będzie zapamiętanie, jeżeli wystosujecie to list, który jest na moim blogu, bardzo kontrowersyjny, ale nie burzący czy degradujący naszej pozycji. Także myślę, że wręcz przeciwnie, troszeczkę tak porządkujące pewne zasady, które muszą być zastosowane. Zerknijcie sobie później. Albo na przykład plakaty na drzwiach sali zapowiadające lekcje wychowawcze jako wydarzenie. Albo może na przykład grupę na Facebooku i wydarzenia z zapisywaniem się na przykład na zebranie rodziców, co troszeczkę by może podniosło frekwencję. Już tutaj sobie pozwoliłam na zebranie rodziców, dlatego że mamy coraz młodszą grupę rodziców w swoich szkołach. I myślę, że tutaj taki ukłon w stronę technologii i tego, na czym rodzice czy uczniowie więcej siedzą, może być dobrym pomysłem. I po co walczymy o to zapamiętanie? Po to, żeby się wyrwać z tej szkolnej szarości, żeby zapoczątkować taką wartościową współpracę i dać sygnał, uwaga, ja poważnie traktuję swoją pracę, pracę jako wychowawcy i będą się działy tutaj rzeczy ważne. Takie, które wymagają też od Was zaangażowania. Biznes to sztuka czegoś, może inaczej, biznes szuka tego, co jest przyszłościowe i szkoła powinna uczyć do zawodu jutra. Bardzo mi się podoba taka sentencja mówiąca o tym, że dotykam przyszłości, uczę. Dotykam przyszłości, bo wypuszczam ludzi, którzy będą działali w przyszłości i będą działali w zawodach, których jeszcze nie ma. I tutaj, kochani, kolejna pozycja. Aleksandry Szyło, godzina wychowawcza, rozmowy o polskiej szkole. Polecam. Nie jest to poradnik. Jest to po prostu wywiad rzeka. Bardzo taki, dający wiele do myślenia. Książka, którą odkryłam w zeszłym roku chyba przez wakacje, bardzo dużo mi dała do myślenia. Jak ją czytałam, to po prostu momentami aż błakałam ze wzruszenia. Przeczytam Wam tutaj taki fragmencik. Dzisiejsze dzieci, gdy dorosną, będą musiały zmierzyć się z problemem zmian klimatu, z wojnami, które my wywołaliśmy i nie potrafimy ich zakończyć, z wynikającymi z tych wojen falami uchodźców. Nie możemy oczywiście wszystkiego przewidzieć, ale część tych wyzwań widać jak na dłoni i o nich musimy mówić. Nie wystarczy, że nauczymy nasze dzieci więcej produkować i jeszcze więcej komunikować, jeszcze więcej konsumować, nie komunikować. To, co powinniśmy dać dzieciom, to zdolność do podejmowania trudnych prób, szukania różnych możliwości rozwiązywania problemu, zdolność do podejmowania decyzji, możliwość do popełniania błędów. Sztuka popełniania błędów, bardzo ważny kolejny kontekst do pracy wychowawczej. Wiarę, że coś znaczą, a w związku z tym mogą coś zrobić dla rodziny, dla sąsiedztwa i społeczeństwa i także poczucie odpowiedzialności globalnej. Bardzo, bardzo wartościowa perspektywa tego, że jesteśmy częścią całości. To jest też taka perspektywa biznesowa, ponieważ ci, którzy na przykład pracują w Google, chociaż są taką malutką mróweczką, malutkim pioneczkiem wielkiej, nie wiem, korporacji, czy mogę to tak nazwać, wielkiej machinie, czują się ważni, ponieważ są elementem, cząsteczką czegoś wielkiego. I w momencie, kiedy my damy taką perspektywę uczniom, to jest naturalne, że my chcemy po prostu coś po sobie zostawić, każdy, nawet jeżeli to w pierwszym momencie wyśmieje. Każdy chce coś po sobie zostawić i być jakoś zapamiętanym, zostawić jakiś ślad. Fajnie jest pokazywać, że możemy robić rzeczy ważne dla ludzkości i coś, co ma odzwierciedlenie w tu i teraz, dzisiaj i w jutro, że my uczymy do tego, aby wykonywać zawody, które się dopiero pojawią. Zatem cały czas stawiamy na kompetencje miękkie, bo to jest coś, co się nie zmieni nigdy. Czwarty klocek, kochani, czyli perspektywa HR-owska w szkolnej misji. HR, czyli tak w skrócie, z tego co zrozumiałam, o ile dobrze zrozumiałam, to jest zupełnie inny język, inna dziedzina, zarządzanie zasobami ludzkimi, czyli dział personalny w tych biznesowych klimatach. Czyli teraz mamy taką perspektywę wychowawca, menadżer i zespół klasowy to firma. I co polecam w tej tematyce? I teraz tutaj będzie troszeczkę o tym właśnie, gdzie znalazłam Anię Pieseczną. Polecam Wam, kochani, takie czasopismo, magazyn i portal kobiet biznesu, jakkolwiek to brzmi,
Business Woman and Life. Znaczy, aha, słuchajcie, tutaj nie ma żadnego lokowania produktu, no może poza tym wychowaniem, prawda, jako moje książki, ale to poza tym to nie. To są tylko rzeczy, z których naprawdę korzystam. I tutaj, kochani, ja właśnie, dlaczego o tych książkach, dlatego o tych czasopiśmie mówię? Dlatego, że naprawdę tutaj możemy, dlatego właśnie, że przez ten magazyn trafiłam na ludzi, którzy zmieniają moje myślenie i moje postrzeganie bycia nauczycielem czy wychowawcą na taki wymiar po prostu, który jest szyty na miarę na dzisiaj. I teraz tak, w tym numerze, nie wiem, grudzień 2017, w tym numerze, słuchajcie, wiecie, jak kogo ja nazwałam? Najpierw zacznę tutaj od pana. A mianowicie Jakuba Bączka. Nie wiem, czy znacie takiego trenera mentalnego. I właśnie tutaj trafiłam no, na jego nazwisko. Wiadomo, no, te artykuły są takie bardzo wąziutkie, zaledwie coś tam troszeczkę można się dowiedzieć. Natomiast no, wiadomo, że dzisiaj prawda, wszystko jest w internecie, więc sobie można wygooglować taką osobę. Polecam Wam materiał od Jakuba Bączka, jego książki cieszą się bardzo dobrą opinią. Szczerze mówiąc, jeszcze nie czytałam ich, ale można sobie je wyszukać i po prostu sprawdzić, czy to jest coś dla nas. Także tutaj trening mentalny. Treningiem mentalnym też się zajmuje Joanna Serwa, która prowadzi blog praktycznie o zdrowiu. Ona też współpracuje ze mną w ramach edukacji i prowadzi taki mental camp dla dzieci i uczniów. Także można też tutaj pod tym kątem z nią współpracować. Też polecam. I kochani, w tym numerze, październik, listopad 2017 rok, znalazłam właśnie Anię Piaseczną, która jest właścicielką firmy Free Mind of Child. Polecam Wam jej stronę, jej bloga, można sobie jej wyszukać. Ma książki, które wspomagają rodziców, nauczycieli, same dzieci, na przykład planer współczesnej mamy, czy z tego co wiem, też jest planer na dzieci, taki do pracy nad sobą. Nawet nagrywa płyty z tą tematyką związaną. Także Ania mogłaby się na przykład podlinkować swoją stronę, to myślę, że byłoby super, bo wtedy każdy się szybciej znajdzie. I ja właśnie się wybieram na szkolenie Ani w kwietniu. Dziecko z potencjałem. Jadę na niego po prostu, nie mogę się doczekać. Z perspektywy wychowawcy, nauczyciela i z perspektywy mamy. Także cieszę się, że właśnie. Teoretycznie niby czasopismo o biznesie, ale możemy znaleźć tam naprawdę takie inspiracje bardzo pomocne w edukacji. Także warto sięgać po prostu po inne rzeczy. O to mi tutaj chodziło, bo tutaj poleciały takie po prostu zdenerwowane buźki, nie wiem dlaczego. Dobrze, idziemy dalej. Polecam także, kochani, czasopismo Harvard Business w takiej wersji online, w takiej wersji papierowej jeszcze nie miałam okazji korzystać. Wspomniałam też o tym na Akademii Webinaru, można sobie online takie niektóre elementy znaleźć, na przykład o neurosprzedaży, bardzo ciekawe to jest, fajna perspektywa. Dobrze, różnie HR jest oceniany, różnie HR jest oceniany. Ja sobie wybrałam taką jedną ścieżkę. W kulturach rozwiniętych HR działa dla rozwoju ludzi. Nie chodzi o rozwój firmy, czyli nie patrzymy na rozwój szkoły tylko i wyłącznie, czy tam nie wiem, rozwój systemu edukacji, na który mamy bardzo ograniczony wpływ, ale patrzymy przede wszystkim na ludzi, na uczniów. Skupiamy się bardziej na ludziach niż na zadaniach, bo menadżer biznesu bardziej dba o rozwój biznesu. Wiadomo, że w szkole na biznes nie ma miejsca, a HR-owiec z kolei bardziej dba o rozwój ludzi. Aby być skutecznym takim HR-owcem, musi być strategia. Dochodzimy tutaj do strategii wychowawcy jako lidera zespołu klasowego. I słuchajcie, nawet jeżeli przyjmujemy taką perspektywę, tak, że my jesteśmy liderem klasowego zespołu, to już sama nawet ta nomenklatura, nie wiem jak na Was, ale na mnie działa bardzo inspirująco i pokazuje, że po prostu, no tak, jakby tak mobilizuje do większej pracy i do tego, że to jest zespół, z którym ja mam osiągać jakieś konkretne wyniki, konkretne rezultaty. Czyli pracujemy na naszych mocnych stronach, windujemy nasz rozwój w górę. I tutaj, kochani, to, że my tam mamy, wiadomo, program wychowawcy, tak, program wychowawczy, no wiadomo, że jako dokument musi być. Super by było, żeby on był naprawdę taki realnie stworzony i skrojony na miarę, na potrzeby naszej klasy.
Ale co jest najważniejsze moim zdaniem? To, żebyśmy mieli misję wąską, cele i konkretne zadania, które delegujemy naszej firmie, czyli naszym uczniom. To się nazywa tak ładnie, ja tak sobie zapisałam, żeby tak tutaj mądrze brzmieć, alokacja zasobów, czyli kto to zrobi, daną rzecz. I z tego wynikają konkretne rezultaty, a więc praca w obszarze kultury, klasy i wartości. Gdy już to mamy ustalone, budujemy zaangażowanie uczniów i tutaj strategia rozwijania pozyskanych talentów. Oczywiście pozyskiwanie talentów mamy w ograniczonej tutaj przestrzeni, ponieważ nie działa to tak jak w biznesie, w HR-ze, że po prostu my sobie rekrutujemy uczniów do naszej klasy i wybieramy jakieś tam. Znaczy są takie szkoły, ale ja akurat po prostu zasadę takiego czegoś nie uznaję, nie lubię i nigdy nie chciałam pracować w szkołach, które tak sobie wybierają uczniów. Ja bardzo lubię takie po prostu zwykłe przeciętne szkoły, do której się może dostać każdy, bo wtedy jest tak naprawdę ogromna praca dla wychowawcy i to sprawia największą radość. W szkole nie ma rekrutacji, tak? Pracujemy na zasobie, który jest nam dany. I teraz, kochani, super jest strategia czy pomysł na wykorzystanie EWD, czyli edukacyjnej wartości dodanej, ale w kontekście talentów. Nie tych wyników sprawdzianów i tak dalej, tylko żebyśmy to zrobili w kontekście talentów. I teraz pozwolę sobie tutaj przytoczyć taką definicję talentu, bo czasami sobie myślimy o talencie bardzo wąsko. Na przykład talent do rysowania ktoś ma, albo na przykład talent do pisania. I to są właśnie te gwiazdki i kropki, o których mówię na szkoleniu Fit Wychowawca, przed którymi przestrzegam, które są w tych książkach o łemikach. Piękna metafora i one są bardzo ograniczające, ale talenty z perspektywy właśnie Galupa są bardzo szerokie. Na przykład taki talent jak wizjoner, aktywator, analityk, organizator, maksymalista. I teraz jak ta definicja wygląda? Talent jest naturalnie powtarzającym się wzorcem myślenia, odczuwania i zachowania, które może być wykorzystywane produktywnie. Czyli to, w jaki sposób my działamy, myślimy, odczuwamy. A to, co my robimy, to jest tylko tak jakby no, wynik, no, jakby nie wiem, no, efekt uboczny tego. Ale warto jest głęboko do tego sięgnąć. Można sobie zrobić taką spersonalizowaną diagnozę talentów Galupa. Ja sobie to sprawdzałam, kosztuje to 380 zł. Co wiadomo, na szkolne warunki jest ceną taką niekoniecznie przystępną może, ale żeby zrobić taki test w całej klasie, to na pewno nie. W każdym razie, tak jak już kiedyś gdzieś tam mówiłam, chcę sobie zrobić taki test, ja sobie go zrobię w tym roku i zobaczę, czy będę w stanie cokolwiek z tym zrobić dalej. To znaczy, chciałabym zobaczyć, jak on wygląda, chciałabym zobaczyć, czy jesteśmy w stanie z niego coś wyciągnąć dla szkolnej rzeczywistości. Siedzi mi to strasznie, powiem Wam, od momentu, kiedy zaczęłam się zajmować tym wychowaniem do osobistego rozwoju i pisaniem książek, że fajnie by było uczniów badać właśnie pod takim kątem na początku i po prostu w tym jakby ich kierunkować, w takich talentach, ponieważ to daje im taką szansę na przyszłość, że to jest nieprawdopodobne. Nie przypisywanie właśnie takiej wąskiej dziedzinie, ale takiej szerszej, takiej umiejętnościom, jakby takim naturalnym, nawrodzonym możliwością. Na webinarze środowym, które prowadziłam, jedna z uczestniczek napisała mi bardzo ważny komentarz, że często naszych uczniów ograniczają pewne ich możliwości. Po prostu nie jesteśmy czasami momentami czegoś przeskoczyć, dlatego że nie znamy też zakresu ich możliwości. A gdybyśmy znali, to bylibyśmy w stanie poprowadzić może jakąś inną ścieżką i jakoś tak, nie wiem, po prostu intuicyjnie czuję, że ten kierunek testu Galupa byłby tutaj jakiś wartościowy. Powiedzcie mi, kochani, czy może ktoś z Was już sobie robił taki test Galupa? O właśnie, Kasia Czarniejska napisała, dlatego warto angażować dzieci wolontariuszy, są częścią wielkich wydarzeń. No, wolontariusz jest moje ukochana dziedzina. Grażyna Ragiewicz jest z nami, cześć Grażynko kochana. Fajnie, że Ania Kasteczna tutaj napisała właśnie o książkach, fajnie, jest od razu link, jest link do szkolenia, o może się ktoś wybierze i spotkamy się wszyscy w Łodzi w kwietniu, byłoby super.
I teraz, kochani, ja poczekam tutaj na Wasze wiadomości, ale żeby już nie przedłużać, to idziemy dalej. Więc tak, co teraz można jakby z tym zrobić, prawda? Bo trochę teorii było, no ale jak to można przyłożyć? Więc ja to widzę tak, ponieważ jeszcze tutaj nie mam rozeznania, ten test Galupa wygląda, więc to już nic nie będę się mądrzeć. Ja bym tutaj proponowała taką, zrobić makietę klasowych specjalistów. To znaczy, że w momencie, kiedy otrzymujemy klasę, czy nawet jeżeli już jesteśmy któryś rok z tą klasą, to myślę, że nawet wtedy byłoby to o wiele łatwiejsze do zrobienia, zrobić taką makietę klasowych specjalistów, klasowych talentów właśnie. Jak to wykonać? To znaczy, mamy uczniów, oczywiście wpisujemy też to siebie, bo my należymy do zespołu klasowego, czyli jest też wychowawca. I na przykład taka Ania, prawda? Ma talent w tym i w tym według siebie, to na przykład robi super, to jej sprawia radość, w tym się czuje dobrze, może takim torem idźmy, co nam sprawia na radość, w czym się czuje dobrze. I może nie idźmy w kierunku przedmiotów, czyli na przykład język polski, coś tam, tylko jeżeli na przykład język polski, to co? To na przykład, nie wiem, czuję się dobrze w pisaniu. Idźmy dalej, głębiej. W pisaniu czego? Na przykład tekstów użytecznych, tekstów reklamowych, okej. I każdą osobę właśnie w taki sposób przeanalizujmy, że każdy osobie, ale też każdy według innych i tutaj według uczniów, według wychowawcy, według nauczycieli i według rodziców. I w tym momencie każda osoba otrzymuje taką informację 1, 2, 3, 4, 5, 5 takich perspektyw spojrzenia na swoją osobę. Myślę, że jest to jakaś fajna droga. Co myślicie o tym? Jak to technicznie zrobić? Jak to o? Ania Piaseczna tutaj nawet napisała, że poleca testy, poleca Katarzynę Bieleniewicz, testy Galupa. Fajnie, dzięki. Ania po prostu jest tutaj techniczną moją, talent techniczny ma. A w ogóle to nie było ustalane, ja nawet nie wiedziałam, że Ania tutaj zajrzy dzisiaj. Więc kochani, na przykład coś takiego, można by było na przykład zrobić to w ten sposób, może właśnie pani, która mi pytała, jak co wykorzystać teraz na lekcji, Marylka Dworzycka, może Marylka w tym kierunku byś poszła ze swoją klasą w tym tygodniu, jutro, że właśnie każdy na przykład podałby jakąś swoją cechę od imienia, od litery imienia, na przykład Katarzyna Kreatywna, powiedzmy, i teraz że na przykład mam właśnie taką cechę, że jestem kreatywna, tak? I teraz co ja bym chciała, i teraz każdy się przedstawi w ten sposób na przykład. I później zapiszemy to na jakiejś planszy. Kolejny etap byłby taki, że każdy będzie chciał sprzedać tą swoją cechę w jakiś sposób, będzie mówił językiem korzyści, co ta kreatywność mu daje. Dzięki temu na przykład dojdzie do wąskich specjalizacji, w których czuje się najlepiej, według siebie, i to byłaby ta jedna ścieżka dla niego. I później jakby w ciągu tygodnia, czy tam powiedzmy 2 tygodni, moglibyśmy to rozbudować o perspektywy naszą, wychowawcy, jeżeli klasę znamy, nauczycieli, jeżeli to nie są nowi uczniowie, prawda, uczniów w klasie i rodziców. To byłoby super, żeby też na zebraniu rodziców pokazać. I to myślę, że to jest bardzo dobre dla marki wychowawcy, do budowania marki wychowawcy, pokazywanie rodzicom to, co my robimy na lekcji wychowawczej. Ja to robiłam zawsze. I powiem Wam, że to działało najmocniej na budowanie marki, ponieważ oni wiedzieli, że to jest raz, że nie godzina jakaś tam skracona, po prostu przebiedowana na smartfonach i tak dalej, tylko że faktycznie się tam coś działo i widzieli to moje zaangażowanie. Ja też mogłam powiedzieć o tym, na jakim jesteśmy etapie. Oni też mieli punkt zaczepienia do tego, żeby czasami porozmawiać ze swoim dzieckiem o czymś. Także to było naprawdę super. Powiedzcie mi, co myślicie o tym. Na razie nie widzę żadnych komentarzy. Ja jestem ciekawa, czy ktoś tutaj jeszcze jest. Bo znowu jest za długo. Czy ktoś jest jeszcze i czy ja jeszcze mogę chwileczkę Wam zająć czasu, powiedzcie mi. W tym temacie jeszcze, idąc dalej, żeby może nie tracić czasu, ja to za chwileczkę zerknę do komentarzy. Polecam Wam także w takiej perspektywy właśnie HR-owskiej te lekcje spójrz na siebie jak na filmy, scenariusze. I teraz co do tych scenariuszy, one będą w opisie. One będą w opisie filmu, kiedy już go udostępnię.
Jest są do pobrania, kochani, elementy, taki planer prezesa firmy ja, elementy marki osobistej. Jestem solidną firmą, zobaczcie. Ja tutaj nie będę omawiała tej lekcji, ale zobaczcie sobie. Marketing, produkcja, kontrola jakości. To wszystko uczeń patrzy przez perspektywę siebie jako firmy, czyli kogoś, kto może zarządzać czymś większym No, musi zobaczyć po prostu ten scenariusz, bo to nie chodzi tylko o prowadzenie firmy, ale o swój rozwój. Rozwój, finanse, organizacja, co możemy zrobić teraz. Także to będzie, to jest scen, on jest na blogu już jakiś czas. Także będzie podlinkowany, więc można sobie to pobrać. I tutaj polecam to na przykład także pani Maryce Dworzyckiej, która pytała o to, co można by zrobić. Jestem, cieszę się, dziękuję. No, przynajmniej trzy osoby są, cztery, pięć, sześć, dobra. Czyli jest okej. Okay. Bardzo Wam dziękuję za to. Dobrze, jedziemy dalej. Strategia motywacyjna. Dla HR-owca bardzo ważna, na poziomie serca najważniejsza. Dlaczego powinniśmy to zrobić jako klasa i zająć się tym zadaniem jako klasa? Bo wiemy, że jako klasa mamy tam różne zadania. Na przykład właśnie zaangażować się w wolontariat albo przygotować na przykład wydarzenie związane z Dniem Matki. Tak a propos, ciekawa jestem, czy są tutaj wychowawcy, którzy mają to na swoich barkach, bo ja już przygotowuję scenariusz. Z tej okazji on będzie opublikowany na blogu. Nie wiem jeszcze, czy w tym tygodniu mi się uda, ale najpóźniej w następnym będzie, ale mam nadzieję, że w tym tygodniu już będzie na blogu i będzie można sobie pobrać i po prostu go wykorzystać. Dlaczego powinniśmy to zrobić i co nam to da jako klasie? Więc to jest ważna perspektywa, a także co to da Tobie jako uczniowi, nie tylko szkole. Ponieważ nie każdy uczeń jest tak bardzo zintegrowany i sercem związany ze szkołą, raczej mało jest takich osób. Dlatego musimy bardziej iść w tą stronę indywidualną. Co to dla ucznia? I idźmy tutaj, kochani, w kierunku nawyków. Jak ja to na przykład robię na warsztatach Fit Mózg, które prowadzę dla uczniów. Pokazuję tutaj zestaw takich zdjęć. Ponieważ ja cały czas mówię tutaj o perspektywie takiego rozwoju osobistego. I fajnie jest, żeby uczniowie byli zaangażowani w te lekcje nasze od razu i wiedzieli, po co my to robimy. Po co my w ogóle chcemy im wcisnąć ten rozwój osobisty, o którym mówią na prawo i lewo. No więc po to. Pokazuję zestaw zdjęć. Alkoholika, hazardzisty, osoby otyłej, osoby krzyczącej z gniewu i frustracji itd. Pytam, co łączą te zdjęcia, jaka jest historia, jakie są źródła. Co łączy historię tych ludzi? Jakiej kompetencji jednej każdej tej osoby zabrakło? Chodzi tylko o jedną kompetencję, o jeden nawyk. Jest to nawyk samodyscypliny. Jeżeli mamy samodyscyplinę, to mamy wszystko. Jest też taki super film na YouTubie Angeliki Marital i Ted Mather, właśnie o samodyscyplinie. Polecam w ogóle Wam także tego bloga. To jest kopalnia w ogóle wiedzy i strategii, narzędzi do rozwoju takich samodzielnych dzieci. To są strategie takie dla rodziców, ale bardzo można je łatwo przełożyć na szkołę. I tutaj, kochani, możemy iść w kierunku frekwencji, punktualności, wywiązywania się z zadań i pokazujemy im, że to nie jest ważne tylko dla mnie, jako dla wychowawcy, że ja po prostu będę miała super frekwencję w klasie i po prostu tam, nie wiem, stanę piątkę od dyrektora szkoły, tylko o to, że jeżeli się dzisiaj nauczą tej punktualności, to kiedyś nie będą musieli na to już pracować. Po prostu dla nich to będzie tak naturalne, że nie będą się wysilać do tego, żeby przychodzić do firmy na czas, do pracy na czas, bo to będą już mieli, tą lekcję już będą mieli za sobą, będą się mogli uczyć innych rzeczy i iść do przodu. I to myślę, że warto im pokazywać z tej perspektywy. A więc wychowawca to lider, przywódca. Dlaczego? Dlatego, że prawdziwe przywództwo to relacje. I w tym kierunku idźmy właśnie, że nie jesteśmy nauczycielami, ale liderami, którzy budują relacje i w myśl słów, że sztuką jest być liderem, przepraszam, że nie sztuką jest być liderem, sztuką jest tworzyć liderów. Prowadźmy uczniów do samodzielności, do wychowania, do osobistego rozwoju właśnie, do tego, żeby byli liderami najpierw dla siebie, później też dla innych. Wychodźmy poza szkolne ramy i to jest recepta na to, jak przebić szklany sufit utartego znaczenia roli wychowawcy. Zapominamy o perspektywie nauczyciela. Powiem Wam, że naprawdę jest to uwalniające. Patrzymy raczej z perspektywy dziedzin, które możemy włożyć spoza edukacji. Jest to świeże, nieobarczone taką
takim poczuciem obowiązku, który czasami może być trochę jak taka kula u nogi, nadaje takiego poczucia lekkości. Jak widzicie, naprawdę bardzo, bardzo lubię to, że możemy czerpać z różnych innych dziedzin niż edukacja do edukacji właśnie, bo w zasadzie wszystko, czego się uczymy, to jest edukacja. Tylko szkoła czasami troszeczkę się tak zamyka i naprawdę jesteśmy taką puszką. Dlatego fajnie byłoby, żebyśmy tego malucha, ten piasek 126P trochę poszerzali. Więc podnosimy poprzeczkę najpierw sobie i potem uczniom. I kochani, w końcu dochodzimy do piątego klocka, ostrzenie piły, także już 15 minut przegadałam. Myślę, że jeszcze 10 minut nam najwyżej zajmie. Także nie jest źle, ostatnio przesadziłam 40 minut, dzisiaj będzie 25. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, kochani. Więc kochani, ostrzenie piły, a więc po prostu ładowanie baterii, ale też odcinanie punktów, z których energia ucieka. I teraz o czym ja bym Wam tutaj chciała powiedzieć, przepraszam. Napiję się tylko, bo już po prostu tyle gadam. To znaczy tutaj warto bardzo przestać ruszać tym wiadrem, o którym wspominaliśmy, i spojrzeć w siebie. Spojrzeć w siebie. Nie słuchać tego wszystkiego, co nam każdy tutaj opowiada, tylko pomyśleć, co tak naprawdę nam daje taką harmonię i spokój, i co nas wycisza, i co nam tej siły dodaje. Ja bardzo dużo nasłuchałam się tego swego czasu, że jak na przykład się chce rozwijać powiem Wam moje doświadczenie z ostatniego czasu, swoją firmę, ponieważ ja teraz działam poza systemem szkolnym, w PID Edukacji, właściwie firmie, którą ja sobie stworzyłam. No to oczywiście cały czas słucham mądrych ludzi, którzy swoje takie czy inne biznesy mają. I bardzo, 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 bardzo dużo mądrych rzeczy można się dowiedzieć. Ale czasami można się trochę zaplątać w tym, że przyjmujemy wszystko jeden do jeden i że myślimy sobie, że u nas też tak ma być. No i oczywiście, nasłuchałam się, że w ogóle olewamy sprzątanie w domu po prostu, bo musimy się skupić na tym, że pracujemy i ciśniemy w tym, że coś tam robimy i tworzymy, i że po prostu to są dzieła, które zostają na całe życie, a to, że mamy okna nieomyte, nieposprzątane podłogi, to jest nieważne. Po części jak najbardziej tak jest. I wiadomo, że nawet, że nawet no, w pracy nauczyciela przede wszystkim trzeba sobie też odpuścić, bo czas na to są tylko wakacje, na takie rzeczy. Jasna sprawa, ale dlaczego ja w ogóle mówię o takiej przyziemnej sprawie? Dlatego, że ja naprawdę, ja mam taką konstrukcję psychiczną, że jeżeli ja nie mam posprzątanej przestrzeni, to ja nie mam porządku w głowie. I bardzo długo z tym walczyłam, że sobie myślę, że nie będę traciła czasu na takie bzdury i po prostu będę robiła tak, jak mówią inni. I moja lekcja z tego jest taka, że po prostu każdy naprawdę musi przestać na moment potrząsać z tym wiadrem, posłuchać siebie i popatrzeć na to, co nam nie odbiera energii i co nam daje taki wewnętrzny spokój. Oczywiście to nie jest jedna recepta moja, nawet nie jakieś tam źródło, ale chodzi o to, że po prostu to był moment, w którym taka przestrzeń, która po prostu mi to odbiera spokój wewnętrzny. Jeżeli ja mam chaos na zewnątrz, to po prostu ja mam chaos w głowie. No po prostu mam taką konstrukcję i koniec. I kiedy ja sobie to zrozumiałam, że po prostu u mnie tak to działa, ja nie jestem w stanie się skupić na pracy twórczej, jeżeli mam bajzel wokół siebie, to powiem Wam, bo dla mnie to było tak odkrywcze. Oczywiście to była rzecz, którą ja wcześniej wiedziałam, ale dałam sobie wybić z głowy. Dlatego Wam o tym mówię, może to komuś się wydawać śmieszne i bez sensu, żeby po prostu nie dać sobie też wtłoczyć do głowy rzeczy, które u nas się nie sprawdzą, u nas nie zadziałają, bo każdy po prostu jest inny. Idziemy dalej. Ostrzenie piły. Moim zdaniem super sprawdza się tutaj nasze wyzwanie Fit Belfar i jeszcze raz wysyłam uściski dla osób, które są z tego wyzwania. Ponieważ oczyszczanie umysłu przez wysiłek fizyczny to jest chyba najlepsza rzecz, jaka może być w pracy nauczyciela. Bycie nauczycielem to stan umysłu i cały czas o tym myślimy. I w momencie, kiedy po prostu fizycznie się skupimy na sobie, jesteśmy w stanie jakby głową oderwać się od tych myśli. Spróbujcie sobie to naprawdę, to myślę, że zadziała u większości osób. I kochani, na tej naszej grupie Fit Belferów pojawił się taka kategoria wiek powy, wiatówkowy. O tym też już wspominałam.
uwalniający. Uwalniający, wiemy, że wiaduki są czasami ciężkie i to nawet nie dlatego, że się dzieją jakieś, nie wiem, dantejskie sceny, ale dlatego, że my jesteśmy bardzo przeciążeni jako wychowawcy sprawami klasy, uczniom, ale także sprawami rodziców i rodzin. I tutaj, kochani, pojawia się właśnie taki element tego, że my nie mamy narzędzi, jak z siebie ściągnąć to wszystko, prawda? Co mamy na sobie i co niesiemy. Pedagog ma narzędzia, coach ma narzędzia, psycholog ma narzędzia, wychowawca nie ma. Czy was w ogóle w jakiś sposób uczono na studiach tego, jak podejść do pracy wychowawcy, jakikolwiek, nie wiem, moduł, na przykład na dydaktyce, na metodyce? Ja takiego czegoś nie doświadczyłam. Jestem ciekawa, czy ktokolwiek z was jest. Cieszę się, że tutaj są jakieś pozytywne informacje, że jest to inspirujący live. Cieszę się. Jarek Czerwiński się pojawił. Cześć, Jarku. To jest tak, mój szwagier, który bardzo pomaga w rozwoju YouTube'a. On właśnie nagrywał dwa odcinki wywiadu, które się już niedługo ukażą na naszym kanale na YouTubie. Kochani, czy, no właśnie, niestety nie, tutaj Karolina napisała. Ja wiem od mojej uczennicy dawnej, która jest teraz studentką filologii polskiej, że niestety o pracy wychowawcy nadal się nic nie mówi na studiach. Ona kończy dokładnie ten sam kierunek, dokładnie tej samej uczelni, co ja, kiedy ja dokończyłam 10 lat temu, więcej nawet. I nadal jest to samo. To jest po prostu no, nieśmieszne, to jest smutne. Dlatego nie ma takich narzędzi. Ja wiem ze swojego doświadczenia, że bardzo, bardzo ciężko mi było w pewnym momencie w pracy wychowawcy. Mogłabym zapłacić ogromną, ogromną cenę. Myślę, że sporą zapłaciłam, ale mogłabym zapłacić jeszcze większą. Ponieważ nie wiedziałam, jak sobie poradzić z takimi właśnie sprawami wychowawczymi i trudami w relacji wychowawca-uczeń, ale też wychowawca-rodzic. I nie ma, kochani, nigdzie takich sesji, takich superwizji dla wychowawcy. O tym bardzo często mówimy na szkoleniach, w szkołach, w których się spotykam, na szkoleniach zamkniętych. I dlatego postanowiłam coś z tym zrobić. To jest jeden element, o którym zaraz Wam powiem. Do tego dołączyły też prośby na to, żeby zorganizować szkolenie otwarte, żeby nie było tylko szkoleń, żeby zorganizować szkolenie otwarte, żeby nie było tylko szkoleń zamkniętych, z którymi ja jeżdżę do szkół, ponieważ na takim szkoleniu nie jesteśmy się w stanie do końca otworzyć, ponieważ najczęściej jest tam dyrektor albo cały zespół nauczycieli, a są wśród nich także osoby, które nas czasami blokują w rozwoju. Tak niestety jest. W związku z czym nie jesteśmy w stanie porozmawiać o wszystkich sprawach i poszukać wspólnych rozwiązań. Dlatego organizuję Fit EduCamp, czyli całodniowe szkolenie dla wychowawców. To jest po prostu moje najmłodsze dziecko, z którego jestem ogromnie, ogromnie dumna. I wiem, że tutaj z tych osób, które są, pani Ela Górkowska napisała, że dla roli wychowawcy nikt nas nie przygotowuje, niestety. Na tym wydarzeniu na pewno będzie z tych osób, które dzisiaj są, pani Karolina, z czego się bardzo cieszę. Już wiele osób się zapisało na to szkolenie, ale mamy jeszcze 40 miejsc. Nie, 39 miejsc. I teraz troszeczkę Wam na ten temat opowiem. Odbędzie się ono 6 maja w poniedziałek, czyli wydłużamy sobie majówkę. Możemy sobie załatwić na ten dzień delegację i tutaj myślę, że nie będzie jakiegoś większego problemu z tym. Odbędzie się on w Bielsku-Białej, czyli w moim kochanym mieście, w hotelu Ibis. I kochani, tutaj od razu powiem cenę, bo ja też nie wiem, jak to się mówi na końcu. To jest rzecz, która albo nas stać, albo nas nie stać, prawda? Który wydarzenie to odbędzie się 6 maja, natomiast tylko w lutym jeszcze, czyli tylko do końca, do czwartku w tym tygodniu, cena za cały ten dzień wynosi 295 zł. I zdaję sobie sprawę, że to nie jest jakaś mała kwota, ale teraz Wam powiem, co w to wchodzi. Ponieważ chciałam, żeby to już było coś takiego wielkiego, co nas wyposaży w super narzędzia na długi czas.
Trwa całe wydarzenie od godziny 8 z rejestracją, o 8:45 startujemy i trwa wszystko do 19:30. To jest w cenie. Są tutaj zawarte dwa moje ogromne szkolenia, fit wychowawca oraz silny uczeń, czyli nauczycielskie triki na budowanie wewnętrznej siły. One są podzielone na cztery takie moduły, żeby to było bardziej możliwe do przejścia i do zjedzenia, bo to jest wszystko, tutaj pracujemy bardzo dużo też warsztatowo. I co tutaj, moi drodzy? Więc narzędzia wspomagające rozwój osobisty, rozwiązania na zakontraktowanie się z klasą, pomysły na integrację, sposoby na to, jak pracować nad nawykami wspierającymi, jak sprzedać przedmiot, którego uczymy, rozwiązania podczas współpracy z rodzicami. Tutaj myślę, że Was zaskoczę wieloma rozwiązaniami. Posłuchacie też o moim doświadczeniu, kiedy ja przekroczyłam takie swoje granice wpływu, aby nie popełniać tego błędu, który ja zrobiłam. Przypomnimy sobie, dlaczego zostaliśmy nauczycielami, tutaj proces dlaczego. Wzmacniamy swoją wewnętrzną motywację, poczucie sprawczości. Zastanawiamy się, jak wykorzystać błędy do budowania siły naszych uczniów. Tutaj też konkretne rozwiązania, jak to zrobić. Jak zaimplementować trening samodyscypliny do edukacji szkolnej? Plik narzędzi tutaj. Dlaczego warto sprawdzić strategię motywacyjną ucznia? Jakie są te strategie? Od czego one zależą? Jak możemy je wykorzystywać dla rozwoju? Narzędzia design thinking i case clinic w pracy wychowawcy. Podstawy prowadzenia superwizji. Jak zadbać o siebie i swoich uczniów z punktu widzenia fizjoterapii? A dlaczego? Dlatego, że będzie także moduł, żeby nie było tak, że cały dzień tylko jedna gęba będzie gadać, żeby było trochę ciekawiej. Zaprosiłam fizjoterapeutę, który będzie miał taki moduł na temat sieci na zdrowie, taki tytuł dokładnie, w którym, ponieważ na nasza praca, znaczy nasza praca, no ja nie wiem jak wy, ale ja raczej stojąco prowadzę zajęcia, ale uczniowie no, generalnie siedzą na naszych uczniach, chociaż chcemy zgodnie z duchem neurodydaktyki działać, żeby było dużo ruchu. No ale nie oszukujmy się, jednak większość czasu w szkole siedzą. I teraz co zrobić, żeby siedzieć naprawdę na zdrowie i jak wykorzystać nawet pozycję siedzącą i krzesło do tego, żeby taką jakąś krótką gimnastykę dla kręgosłupa zrobić w momencie nawet, kiedy nie mamy miejsca w sali. Ponieważ w ramach projektu Fit Edukacja ja sporo takich materiałów przemycałam na temat tego, że fajnie by było takie różne ruchowe, na przykład metody pracy wprowadzać na zajęcia, ale sporo osób mi pisało o tym, że no, nawet takiej możliwości przestrzennej zupełnie nie mają. I to jest jasna sprawa, czasem mamy w takich klasach lekcje, że po prostu dobrze, że wszyscy usiądą i się zmieszczą i już po prostu jest finito przestrzeni. I co wtedy zrobić, prawda? Będzie też możliwość później porozmawiania z Danielem Kawką, właśnie, który jest fizjoterapeutą, takiej naprawdę światowej klasy. Podczas obiadu będzie także, kochani, superwizja dla wychowawcy, to znaczy będzie moduł prowadzony przez moją przyjaciółkę, która jest pedagogiem, psychologiem i coachem, Agnieszkę Stronkę, która będzie opowiadała o tym, jak taką superwizję można przeprowadzić, ale uwaga, będzie też możliwość skorzystania z superwizji i to jest w cenie szkolenia. I to jest po prostu hit, na który ja sama się nie mogę doczekać. Dlatego no myślę, że naprawdę chociażby z tego powodu warto skorzystać. I co dalej w cenie jest? Jest w cenie całodniowa przerwa kawowa, herbatowa, bodowa i owocowa. Nie ma ciastek, bo to jest fit edukacja, nie ma ciastek. Jak ktoś sobie chce ciastko, to po prostu będzie sobie można to kupić. I będzie obiad, to będzie danie drugie, wegetariańskie, w duchu fit, ale takie, żeby się najeść. Także tutaj spokojnie, nie musimy nigdzie uciekać z budynku albo brać ze sobą jakieś horrendalne ilości kanapek. Zadbamy tutaj o to. Będzie, kochani, z tego się też ogromnie cieszę, możliwość zakupu publikacji dla wychowawców. Oczywiście wychowanie do osobistego rozwoju będzie, ale nie tylko. Tutaj będą inne też książki z wydawnictwa Diffin, będą książki, będą łomniki, o które zawsze wszyscy pytają mnie na szkoleniach, czy ja mam ze sobą łomniki. Jak wiecie, na szkolenia jeżdżę pociągiem, mam po prostu nawet specjalną walizkę na te książki, ale nie jestem w stanie tam wszystkiego wcisnąć. Ale łomniki nawet już do mnie przyszły do domu, także będzie stoisko sprzedażowe, które będzie także z innych wydawnictw. I powiem Wam, że tam jeszcze mamy nowości, jakby z tego od Maxa Lucado, autora właśnie łomników, pojawiły się nowe rzeczy.
o których będę mówiła w najbliższych czytelniczych czwartkach. Pojawią się także, kochani, będzie możliwość zakupienia gadżetów trenera, dosłownie z gadżetów trenera, ponieważ tutaj już nawiązaliśmy współpracę ze sobą i także będą karty rozwojowe w bardzo atrakcyjnej cenie. Ja kiedyś się na blogu opublikowałam taki wpis I love karty milowe, 16 sposobów na prowadzenie lekcji z kartami, który cieszy się ogromną popularnością. Ale wiem, że czy no, milowe, czy Dixie, oczywiście przy tym, że są po prostu wykonane jakościowo super i są genialne, do najtańszych nie należą. Dlatego też pracuję nad tym, żeby wyprodukować takie karty rozwojowe, które po prostu będą no, przystępne, nie będą w cenach coachingowych, tylko w cenach nauczycielskich. I mam nadzieję, że to będzie dla Was atrakcyjne tutaj. W cenie jest także pakiet konferencyjny, czyli długopis, notatnik, materiały szkoleniowe, teczka, identyfikator. To wszystko, żeby po prostu móc pozbierać sobie te wszystkie rzeczy, które będą dla Was ważne i z takim pakietem później wrócić do domu z głową pełną pomysłów. Będzie przestrzeń na to, żeby nawiązać kontakty między sobą i stworzyć jakieś takie grupy mastermindowe dla wychowawców, którzy nie są skupieni w jednej szkole i nie są obciążeni takimi obowiązkami czy problemami związanymi z jedną placówką, ale w różnych szkołach, w różnych miastach w Polsce. Także myślę, że to jest naprawdę super sprawa. I teraz, jakie są możliwości dofinansowania, znaczy możliwości rozwiązania, jeżeli chodzi o pozyskanie pieniędzy na to? No bo 255 zł to nie chodzi. Więc kochani, sporo osób, które już wykupiły u mnie to szkolenie, korzysta z dofinansowania z gminy. Oczywiście ja wystawiam fakturę, zaraz powiem, jak to wygląda. Albo też jest taki pakiet puli przeznaczonej na takie pieniędzy szkolne, na szkolenie kadry i po prostu warto o tym wiedzieć. Ja kiedyś, jak zaczynałam pracę w szkole, to ja nie wiedziałam, po prostu na wszystkie szkolenia jechałam na własny koszt. Dopiero później ktoś kochany mnie uświadomił, że ja mogę to po prostu na koszt szkoły i później już korzystałam sobie z tego dna. Ale jeżeli ani gmina, ani szkoła nam nie dofinansuje, bo tak też się zdarza, to oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego, że jak ktoś się na przykład dzisiaj dowiedział o tym szkoleniu, nie jest w stanie do końca tygodnia sobie zorganizować takiej kasy, bo to jest dużo. Możemy się na przykład umówić na fakturę z odroczonym terminem płatności, prawda? Czyli na przykład ja tą fakturę wystawię teraz, ale termin zapłaty będzie na przykład, no tutaj każdy indywidualnie bym powiedział, że nie wiem, no, na przykład będzie mu dopiero, co mam teraz lutę, na przykład w marcu czy w kwietniu, tak, uiścić taką zapłatę. To nie ma sprawy. Nawet w kwietniu jesteśmy w stanie to zrobić. Także myślę, że warto z tego skorzystać, ponieważ od piątku no już będzie tak, że ta cena będzie 350 zł, także bez sensu jest to przepłacać. Ja też musiałam tutaj, my też zgodzić się na warunki hotelowe i też po prostu jesteśmy związani umową. W związku z czym tak to wygląda, ale mówię no szczerze o tym wcześniej. No i że są też możliwości jakby podziałania w tym kierunku, żeby to było możliwe. Jesteśmy proaktywni. Ale teraz, kochani, mam takie pytanie, czy ktoś już jest zainteresowany w ogóle takim wyjazdem na Fit EduCamp? Karolina, u nas niestety takich puli brak. No, to jest szkoda właśnie, że tak się dzieje. Agnieszka Stępień pyta się, czy są w planie inne miasta. Nie, kochani, to nie jest zabieg marketingowy. Nie planuję innego miasta, dlatego mówię szczerze, po prostu mi jest najłatwiej to zorganizować tutaj, dlatego że ja po prostu jestem na miejscu i ja to mogę ogarnąć logistycznie. Jeszcze Fit Edukacja nie jest na takim poziomie, że po prostu ja nie mam zespołu, ja działam sama, to znaczy działam z mężem moim, który bardzo tutaj dużo wymaga technicznie, bardzo dużo pomaga mu szwagier, mój uczeń dawny, który bardzo dużo mi tutaj też czy nagrywa, czy zdjęcia robi i tak dalej. Ale to nie jest jeszcze taki no, zespół, żebym po prostu miała kogoś zatrudnionego u siebie. Pracuję nad tym, żeby się ten zespół powiększył, ale to jeszcze nie jest ten etap. Dlatego mówię szczerze, że nie. Raczej no, w dosyć długiej perspektywie czasowej nie. Dlatego planuję coś na kolejny semestr, ale to będzie już inne szkolenie, a wersja online. Nie wiem, zabiła mnie Pani tym pytaniem. Nie wiem nawet jak. Nie, znaczy chyba nie. Dlatego, że wersja online to są takie warsztatowe. To jest takie warsztatowe szkolenie.
Nie, moim zdaniem to byłoby bez sensu, nie sprawdziłoby się. Trzeba po prostu pewne rzeczy zrobić, trzeba pewne rzeczy tutaj przeżyć, jeszcze jest ta superwizja. Nie byliby się w stanie tego tak ogarnąć. Także mówię szczerze, że no, niczego takiego tutaj nie planuję. No właśnie, to niektórzy mówią, że szkoda, że poniedziałek, a nie weekend. Ja chciałam weekend, szczerze mówiąc, chciałam to zrobić w niedzielę, ale dostałam dużo informacji, dużo takich komunikatów, że dobrze, żeby to był wydłużony czas majówki, że tutaj można dostać delegacji i tak dalej, że nauczyciele na pewno będą chcieli z tego korzystać. Także no ja już teraz sama nie. Aha, Ania Wiasyszyn napisała, że sama by skorzystała, ale jest wtedy w Anglii. Dzięki Ani za chęci. Pani Stachera, że mieszka i pracuje za granicą. To chyba pani nawet do mnie pisała o tej wersji online. Być może, bo dostałam takie jedno zapytanie w wiadomościach prywatnych. Kochani, no, mam nadzieję, że pomimo tych wszystkich trudności, że to daleko do Bielska, no ja sobie zdaję sprawę, że to no, z różnych nie jest może być daleko. Ale no, jak ja jeżdżę na szkolenia do Was, to mi nawet nie było daleko 15 godzin w jedną stronę pociągiem jechać do Chełma. Także jak ja potrzebuję jakieś szkolenie dalej, no to po prostu liczę się z tym, że ono tam jest i tyle. No. Być może kiedyś w dalekiej przyszłości tak będzie, że będę sobie mogła pozwolić na to, żeby zorganizować szkolenie w Warszawie, czy gdzieś to po prostu gdzieś będzie tak bardziej w centrum, żeby każdy miał powiedzmy podobną drogę dotarcia. Natomiast no, na chwilę obecną wiesz, że po prostu nie jestem tego w stanie tak zorganizować, bo ja tutaj po prostu muszę na tym piecze trzymać sama, także jest mi tutaj no, po prostu łatwiej, także to, no, nie ukrywam to pod siebie tutaj robię. Poza tym ja tutaj też nawiązałam współpracę z hotelem, ponieważ tutaj nagrywamy wywiady w projekcie bliżej szkoły, dlatego po prostu no, tutaj mamy też takie warunki naprawdę dogodne finansowo. Myślę, że gdzie indziej to po prostu byłoby trochę drożej. No ja jeszcze mam małą oliwkę, więc ja po prostu tutaj to wszystko muszę tak ogarniać się w międzyczasie tak zwanym. Także tak to na razie wygląda. Mimo wszystko mam nadzieję, że ta postawa proaktywna po prostu weźmie górę i to szkolenie nam się uda zrealizować w takiej grupie 50-osobowej, bo to jest takie niewielkie szkolenie, tylko dedykowane 50 osobom. Ponieważ jest to pierwsze moje otwarte, więc też chciałabym sprawdzić, czy ono po prostu będzie odpowiadało na Wasze potrzeby. I mam nadzieję, że tak. I liczę na to, że się w maju spotkamy i że będziemy mogli wspólnie tutaj dużo podziałać, zainspirować się wzajemnie. Pani Karolina napisała daleko, ale przyjadę. No właśnie, i to jest po prostu super i bardzo się cieszę na to spotkanie. Kochani, ja do czwartku czekam na Wasze zgłoszenia na Fit EduCampa. Mam nadzieję, że będziecie obserwować i inspirować dla szkoły i Fit Edukację i to, co się tutaj będzie działo, ponieważ już niedługo właśnie będziemy startować z emisją odcinków bliżej szkoły, czyli z wywiadami z różnymi przedstawicielami naszej przestrzeni szkolnej, dyrektorami, pedagogami, psychologami, wychowawcami itd. Na koniec mam takie pytanie do Was, dlatego jeszcze, którzy nie uciekli, bo myślę, że większość już uciekła. Jakie są takie najważniejsze lekcje dla Was, które wyciągnęliście z tego naszego dzisiejszego spotkania? Czy jest coś, co Was jakoś tak najbardziej zainspirowało? Chciałbym wiedzieć, co było najcenniejsze, bo to będzie też dla mnie taki wartościowy kierunek na kolejne takie live'y czy webinary. Pani Justyna tutaj napisała, że ma ograniczenie w postaci małego dziecka, bo do tej pory droga nie była problemem. No ja to doskonale rozumiem. Jest taki czas w naszym życiu, że po prostu wtedy najlepsze są szkolenia online. Tak, zgadza się, zgadza się. Jasna sprawa, także może kiedyś indziej. Ja Wam, kochani, bardzo dziękuję. Jeżeli chcielibyście się jeszcze podzielić swoimi lekcjami, to czekam na to nawet po zakończeniu transmisji. To będzie dla mnie bardzo, bardzo ważny feedback i taki punkt dalszego rozwoju. Dziękuję Wam za to, że wytrzymaliście. I 40 minut znowu przedłużyłam, po prostu to jest, ja nie wiem.
organizację czasu, zarządzanie sobą w czasie. Ten rozdział po prostu w książce nadal nie kuleje. Dziękuję Wam za, mam nadzieję, że nie żałujecie, że byliście tutaj. Spokojnego wieczoru, owocnego budowania marki osobistej i do zobaczenia, mam nadzieję, że w maju. I liczę na to gorąco. Dobrej nocy, kochani.